Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Michał Wypij, poseł Koalicji Obywatelskiej i kandydat tejże formacji w wyborach do Sejmu. Wcześniej goszczący w naszym studiu jako polityk Porozumienia, nawet wiceszef Klubu Prawa i Sprawiedliwości w ramach Porozumienia. Dzień dobry panie pośle, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, zacznę od pana wpisu w serwisie X, byłym Twitterze, na temat wczorajszego wyboru członków komisji weryfikacyjnej do spraw wpływów rosyjskich. Właśnie trwa w polskim Sejmie pasowanie na bolszewika, czyli głosowanie nad kandydaturami do nielegalnej komisji badającej rosyjskie wpływy. To pan napisał. Pasowanie na bolszewika to chyba jakaś taka klasyczna gorliwość neofity. Nie. No, są pewne zasady, których należy się trzymać, standardy demokratycznego państwa prawa, wykorzystywanie instrumentów państwa do tego, żeby polować na jednego konkretnego człowieka tylko i wyłącznie dlatego, że jest przeciwnikiem politycznym i wprowadzając takie bolszewickie prawo, zresztą przy okazji każdego czytania w polskim parlamencie tego projektu, zarówno tego pierwszego, jak i tej nowelizacji, zwracałem uwagę, że de facto to jest bolszewickie prawo. To są de facto takie, bym powiedział, białoruskie wzorce rajowe. Co bolszewicy robili, tak? Jak swoich wrogów traktowali bolszewicy? No jakie to bolszewickie prawo? Jakie to bolszewickie metody? Panie też pośle. Oczywiście, już nie mówię o takim jakby krańcowym tym przykładzie, tylko mówię o tym, że o sposobie wykluczania przeciwników politycznych. No wykorzystywanie instrumentalnie... No właśnie, to sposób wykańczania przeciwników politycznych przez bolszewików to chyba inaczej wyglądał, panie pośle. To znikali przeciwnicy polityczni, to czystki się odbywały. No naprawdę, jakie to bolszewickie metody? No to widzę, że to i pan redaktor jest szczególnie czuły. Ja przyznam, że moja czułość jest taki nieco... argument ad Hitlerum, tak zwany, czy w tym wypadku druga skrajność, no uważam, że trochę nie przystaje po prostu do tej rzeczywistości. Każdy ma prawo do swojej opinii, to jest moja opinia, zwłaszcza, że także opierają na swoich doświadczeniach, czyli na wykorzystywaniu aparatu państwa do tego, żeby próbować złamać część posłów, którzy mają po prostu inne zdanie. W tym wypadku, którzy stali na straży też znowu standardów demokratycznego państwa prawa, miałem na myśli nielegalne wybory. To jest ewidentne polowanie na konkretnego jednego polityka, wykorzystywanie jakby tego całego aparatu władzy i dla mnie to są po prostu bolszewickie wzorce. Czy to się komuś podoba, czy nie, według mnie to jest dokładnie tego typu działań i bardziej spycha to nas jako państwo w standardzie realizacji czy rządzenia w stronę wschodu, niż miałoby nas przyciągać do zachodu, tam gdzie tak naprawdę są dzisiaj nasi sojusznicy i myślę, że tam gdzie chcą być Polacy, którego świata częścią chcą. Proszę panie, ta komisja w porównaniu z tym, jak miała wyglądać, a teraz jak wygląda i będzie wyglądała, to jest spora różnica. No, ona jest bezzębną komisją w zasadzie. Chodzi... Bez tych najsilniejszych środków, które mogła wykorzystać przeciwko, jak pan mówi, politycznym przeciwnikom, czy konkretnie Donaldowi Tuskowi, tak? Intencja oczywiście zostaje dokładnie ta sama. Faktycznie niektóre instrumenty zostały przez nowelizację pana prezydenta bezzębną, tak? Pan redaktor użył. Tak ją nazwałem, no w sensie, okay, ale z drugiej strony, tak? Ale lincz medialny przy użyciu znowu kilku osób, które zgodziły się zostać takim właśnie, pasować się na bolszewika. No jednak jest oczywiste i myślę, że także nie ma przypadku w tym, że wchodzimy w okres już taki ostatniej prostej, jeżeli chodzi o kampanię. Także przyznam się, że bardzo mi się to nie podoba. To jest biegunowo odległo od tego, czym obecna władza miała być. I między innymi to jest jeden z tych powodów, dla których już z nimi nie chcę. Ale mówi pan o linczu medialnym i nazywa pan innych bolszewikami. Bo się zgodzili być sługusami obozu władzy po to, żeby realizować interes jednej partii. No, jeszcze w dodatku, to co mówię na samym początku, instrumentalne wykorzystywanie aparatu państwa. Panie pośle... Do neutralizacji, likwidacji jakkolwiek wrogów politycznych czy przeciwników politycznych, zwłaszcza, że to słowo wróg akurat prezes Jarosław Kaczyński użył w kontekście Donalda Tuska. Więc Donald Tusk został przez strony... Komisję Etyki ukarany za użycie. Bardzo dobrze, ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że Jarosław Kaczyński boi się debaty z Donaldem Tuskiem. Boi się nawet pojedynku w Warszawie z Donaldem Tuskiem, jednocześnie nie boi się wykorzystywać czy wprowadzać tego typu prawa po to, żeby walczyć z Donaldem Tuskiem rękami innych. Także przyznam się, że jest to przykład wyjątkowego tchórzostwa ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Panie pośle, pada wypowiedź, zacytuję, z września 2020 roku, czyli już po tych chyba jednych z ważniejszych napięć pomiędzy Porozumieniem a Prawem i Sprawiedliwością, bo tak zwane wybory kopertowe już wtedy były... Nielegalne wybory kopertowe. No tak, ale wtedy już ten temat jakby był zamknięty, bo już odbyły się wybory prezydenckie. Mówił, że to było we wrześniu 2020 roku i mówił pan tak. Zjednoczona Prawica jest największą wartością dla Polski w ostatnich 30 latach. To najbardziej udany projekt polityczny. Po 5 latach rządów Zjednoczonej Prawicy. Po kolejnych 3 mówi pan o bolszewi? Jak można
tak skrajnie zmienić swoje stanowisko? Jestem posłem pierwszej kadencji i przyznam się szczerze, że wiele rzeczy czasem z boku wygląda zupełnie inaczej niż od środka. Doświadczenie jakby wyborów kopertowych, ale potem chociaż... To jest po tym doświadczeniu. Tak jest, ale także po tym, co się działo w kontekście zamachu na wolność mediów. Mam na myśli pierwsze podejście pod Lex TVN. Udało nam się zablokować. Potem ten podatek medialny, czy, redaktor, czy państwo pamiętacie? No tak, pamiętam. Kiedy wszystkie redakcje... Też nie weszło to w życie. Było my, żeśmy blokowali. Czyli grupka posłów wtedy ta nasza blokowała i udało nam się kilka tych tematów szkodliwych, wyjątkowo szkodliwych dla Polski zablokować. Udało się także uratować KPO, bo przecież pierwotnie PiS chciał postawić weto. Także myślę, że gdzieś dojrzewało we mnie to, że ta władza się degeneruje w sposób absolutnie niebywały. Nie chciałem się degenerować razem z nimi, nie chciałem przyjąć ich propozycji, chciałem być wierny swoim poglądom i taki jestem. Idę swoją drogą, to prawda, ale... Ale wtedy pan był wierny swoim poglądom i teraz pan jest wierny swoim poglądom. Wtedy mówiąc o największej wartości dla Polski w ostatnich 30 latach Zjednoczonej Prawicy i dzisiaj mówiąc to, co pan mówi, i jest pan w ciągu tych 3 lat cały czas wierny swoim poglądom, czy albo wtedy, albo teraz to jest gra? Wszedłem z konkretnymi ideami i pomysłami i przyznam się szczerze, jestem rozczarowany kilkoma osobami, ale także jestem rozczarowany tym, czym stał się obóz władzy, więc ja wszedłem z wielkimi nadziejami. Ale czym był w 2020 roku? Tym samym. To było po zmianach w sądownictwie. Nie, absolutnie. To było po wyborach kopertowych. Nie. Sposób degeneracji. To było po, aferze respiratorowej. No, masa historii wtedy już. O aferze respiratorowej. Wrzesień 2020. Żeśmy się powoli już dowiadywali. I tak do końca, do dzisiaj nie wiem, co tam się tak naprawdę okej, ale chodzi mi o to, że wrzesień 2020 to nie był czas, który tak mocno odbiegał od tego, co wiemy dzisiaj o rządach Zjednoczonej Prawicy. To jeszcze było przed zamachem na moje byłe środowisko polityczne, przed wykorzystywaniem w ogóle całego aparatu politycznego, żeby rozbić moją byłą partię polityczną przed tą ogromną grabieżą. Trochę się jak wydarzyło, można ale... nazywać się patriotą i grabić swój własny kraj i własnych rodaków, ono się, to, co się obecnie dzieje z majątkiem narodowym. Przed próbą, czy już ostatecznie, przed likwidacją Lotosu. Także i przed tym nawet, czym chociażby jest ta komisja Lex Tusk. Więc przyznam się szczerze, no, bardzo dużo się zmieniło. Ta władza degenerowała się w sposób... bym powiedział, skrajnie szybki i moim zdaniem taką tą granicą, czy momentem przełomowym były wybory kopertowe, kiedy już dojrzewało w części w nas, że tak dalej być nie może, ale nie sądziłem, że ta władza po takiej nauczce pójdzie jeszcze dalej. Okazało się, że nie wyciągnęli wniosków, tylko poszli jeszcze dalej, bo to, co ich dzisiaj łączy, to są stanowiska i chęć utrzymania władzy za wszelką cenę. Nie chciałem z takimi ludźmi więcej wspólnego. Tyle. Panie pośle, dużo ostatnio się mówi o Romanie Giertychu i jego stanowisku wobec prawa aborcyjnego. Ostatecznie, nie wiem w sumie na czym stanęło, to oświadczenie było wczoraj Romana Giertycha, w którym powiedział, że dyscypliny dochowa partyjnej, więc można zakładać, że pewnie będzie za tym rozwiązaniem, które proponuje Platforma. Czy pan poseł też zagłosuje za aborcją do 12 tygodnia ciąży? W tej sprawie akurat dam jednoznacznie. Wypowiadałem się medialnie. Po pierwsze, nie podpisałem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego i wydaje mi się, że chyba rozmawialiśmy tutaj w studiu, dlaczego. Być może. I także nie poparłem tego skrajnego projektu w lewo i skrajnego projektu w prawo, bo ani w jednym, ani w drugim nie było kobieta była traktowana jak ideologia, a mi się to nie podoba. Uważam, czyli że kobieta powinna być... Koalicja Obywatelskiej uważa pan za właściwy, tak? Rozmawiałem na ten temat z liderami Platformy przed jakby tym naszym porozumieniem i naszą współpracą i to, co dla mnie jest ważne, to, że w tym projekcie była objęta kompleksowa opieka nad kobietą, niezależnie jaką decyzję podejmie, bo zdaję sobie sprawę, że są sytuacje tragiczne, są sytuacje trudne. No, tu nie chodzi tylko o tragiczne, tu jest do 12 tygodnia ciąży... Nie, tam jeżeli kobieta... jest to obwarowane. No, rozmową z lekarzem? No nie tylko rozmową z lekarzem. A czym jeszcze? Całą kompleksową opieką ze strony lekarskiej. No tak, ale chodzi mi o to, że nie musi być tragicznej sytuacji. Lekarzem... Musi być po prostu wola przeprowadzenia aborcji. Wystarczy. Ale też muszą być konkretne przesłanki. I to w tym projekcie jest zawarte. Jest dana możliwość... Nie, to jest kwestia woli. Woli i konsultacji. Woli. Bardzo poważnych konsultacji od strony medycznej. No, też nie, medycznych przesłanek nie musi być żadnych, panie pośle. Tam nie musi być medycznych przesłanek. Znaczy, nie musi być w kontekście zagrożenia życia, ale mogą być inne. Tak czy inaczej mówię tylko o tym, że niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie kobieta, a musi mieć do niej prawo, musi liczyć na wsparcie państwa. I dla mnie to panie było pośle, jest pan za tym rozwiązaniem w każdym razie? Za tym kompleksowym, które zostało przedstawione. Tak. Panie pośle, to jeszcze zapytam o Michała Kołodziejczaka. Znaczy, powiem jeszcze jedną rzecz, bo wyszedłem od tego, że nie podpisałem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, bo uważam, że wielką wartością jest kompromis, zwłaszcza w takich sprawach
światopoglądowych. To przepaść dzieli kompromis aborcyjny, ten z 1993 roku od tego rozwiązania. Z całą pewnością, bo przede wszystkim nawet w tamtym ujęciu nie było uwzględnionego właśnie tej kompleksowej opieki nad kobietą, czy generalnie nad rodziną. Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie, uważam po prostu, że należy budować i tworzyć kompromis, a ten projekt będzie dobrym wyjściem do budowania trwałego kompromisu. Mam taką nadzieję. Jestem za tym, żeby budować kompromisy, a nie je burzyć. No, ale dlatego ten projekt jest absolutnie dobrym punktem wyjścia do tego, żeby ten kompromis zbudować. No, ale to on odbiega od, jeżeli nazywamy kompromisem ten z 93, no to ten projekt aborcji do 12 tygodnia ciąży no jest czymś zupełnie innym. I dokładnie to mówiłem, jestem przekonany, że mówiłem to w tym studiu, że jeżeli zniszczymy tamten kompromis, to następny już będzie inny, bo na pewno nie będzie powrotu do tego samego, który był. Tak już, taki jest po prostu ten świat i tak należy do tego podejść. Przede wszystkim zbudować na nowo kompromis, a nie ciągle przepychać się o różne zmiany w prawie i przede wszystkim umiejscowić czy traktować kobietę w centrum i nie dać i w żaden sposób, żeby została zmierzona przez ideologię, jedną bądź drugą. Michał Wypij, poseł Koalicji Obywatelskiej, cały czas jest z nami i będzie w internetowej dogrywce, także Sedna Sprawy, ta już za chwilę, kończymy radiową część naszej rozmowy. Radio Plus. Sedno Sprawy. Michał Wypij, Koalicja Obywatelska, poseł i kandydat tej partii na posła. Koalicji w zasadzie, nie partii, bo Koalicja Obywatelska partią nie jest, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Panie pośle, o Michale Kołodziejczaku jeszcze chwilę porozmawiajmy, bo to ciekawa historia. Pan z powodu sojuszu, porozumienia pod kierownictwem pani poseł Magdaleny Sroki, sojuszu z Michałem Kołodziejczakiem, z tego porozumienia odszedł. I razem z Michałem Kołodziejczakiem do Koalicji Obywatelskiej weszliście na jednym wydarzeniu, taka Rada Krajowa Platformy, jakieś 2 tygodnie temu, prawda? I wasz akces został ogłoszony. Nie uwiera teraz już Michał Kołodziejczak? To, że była jasność oczywiście o tym, że Michał Kołodziejczak znajdzie się na listach, zostałem zaskoczony, nie podejmowałem tej decyzji. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, że w tamtym momencie, kiedy odchodziłem z porozumienia, po pierwsze byłem zaskoczony, że jest próba połączenia porozumienia z Agrounią jako jeden twór partyjny. Po drugie, ja się wtedy wypowiadałem publicznie także o tym, że wierzę w to i uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłaby wspólna lista. Taka lista, która pozwoli wierzyć w to, że można wygrać z Prawem i Sprawiedliwością. Szeroka lista. I tamto rozwiązanie traktowałem jako próbę ucieczki czy odejścia, albo na pewno rozwiązanie, które przeszkodzi zbudowaniu tej jednej listy. Więc ja tu przedstawiałem zupełnie różne filozofie. I jeżeli się okazuje, że Michał Kołodziejczak po tym czasie zmienił zdanie i też uważa, że trzeba zbudować jak najszerszą listę, tak naprawdę to jego trzeba pytać o zmianę zdania. To ja byłem konsekwentny, jestem dokładnie w tym miejscu, w którym planowałem być. Uważam, że to miejsce, czy ten zespół pozwala wierzyć w to, że można z Prawem i Sprawiedliwością wygrać z tą wielką machiną władzy. Ale mówi pan o taktyce, ale też mówi wtedy, nie widzę jakichkolwiek potencjalnych wspólnych elementów programowych, więc to nie chodziło tylko o takty. To prawda. Chodziło o Michała Kołodziejczaka jako takiego, jak rozumiem. I dzisiaj jesteście w jednej formacji. To prawda, bo postulaty gospodarcze wybiegunowo odległe tego, co jest dla mnie ważne. Ja jestem liberałem gospodarczym, wierzę w wolność gospodarczą, swobodę gospodarczą, w talent, kreatywność Polaków. I pod tym względem jestem konsekwentny. A wydaje mi się, że w ostatnich wypowiedziach to Michał Kołodziejczak zmienił zdanie. Jeżeli tak, no to dobrze. Okej, okay, to Romanie... Ale ostatecznie też, żebyście państwo mieli jasność, o wszystkim decydują wyborcy. Zarówno jeżeli chodzi o pana Michała Kołodziejczaka, tak jak i moją osobę w Olsztynie. Jasne. Naszym zadaniem jest na tym etapie po prostu wygrać te wybory. Zrobić jak najlepszy wynik, przekonać Polaków czy mieszkańców Olsztyna do tego, żeby nam zaufali, bo ważna jest zmiana. Rozumiem, że zadanie Michała Kołodziejczaka jest zdobywanie tych głosów na wsi. I tyle. I każdy z nas będzie rozliczony ze swojego zadania. To teraz o Romana Giertycha jeszcze zapytam. Wspomniałem o Romanie Giertychu. On też będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w Świętokrzyskim. Z ostatniego miejsca ma startować Roman Giertych. Dobrze się pan czuje w jednym ugrupowaniu w towarzystwie Romana Giertycha? Czy po pierwsze nie jesteśmy w jednym ugrupowaniu? Koalicja Obywatelska to jest ugrupowanie, można to powiedzieć. No to... Bo to nie jest, nie powiedziałem, partia polityczna, ugrupowanie, no sojusz, koalicja, no to w jednej koalicji nie będzie. Znaczy, to nie jest moja bajka, zupełnie nie mój charyzmat. No, jest pana bajka, jesteście w jednej bajce. No, jesteśmy na jednej liście, no to też bądźmy poważni, jesteśmy to wyborcy decydują. Co bardziej w polityce, no to właśnie bycie na jednej liście, bycie w jednej formacji, to chyba ma świadczyć o jakiejś działanie, wspólne działanie i potem konsekwencje naszych wspólnych wyborów. Na razie jesteśmy jeszcze przed tym etapem. Tak naprawdę wyborcy decydują, czy pan Roman Giertych zostanie faktycznie parlamentarzystą z tamtego okręgu świętokrzyskiego. Jest, jak rozumiem, na ostatnim miejscu. Partia dała mu szansę. Dała mu szansę, ale ostatecznie o tym decydują wyborcy. Także to wyborcy muszą zdecydować, czy chcą mieć takiego reprezentacja w reprezentanta. Jakbym pana zapytał o Łukasza Mejzę, to też pan powie. Wyborcy zdecydują, czy by pan skrytykował Prawo i Sprawiedliwość, że go umieszcza na listach?
Nie, no naciąganie. A, no właśnie, Roman Giertych podejrzany w sprawie... Jest. Ja nie bronię Łukasza Mejzy, tylko chodzi mi o to, że ten argument nie zawsze, jak rozumiem, działa, tak? Że wyborcy zdecydują. Nie, każdy stawia jakby swoje standardy. To, że no właśnie, pasuje czy charyzmat, Roman Giertych to są standardy Koalicji Obywatelskiej właściwe. Czy nie pasuje mi język, czy sposób prowadzenia polityki, czy wcześniej, czy przeszłość pana Romana Giertycha, porównanie do oszukiwania rodziców chorych dzieci, no to przyznam się szczerze, no to są zupełnie dwie różne rzeczy. No, mi chodzi o samą argumentację, panie pośle. Chodzi mi o to, że mówi pan w przypadku Romana Giertycha, nie chce pan oceniać decyzji politycznej, mówi pan, wyborcy zdecydują, więc ja podaję przykład Łukasza Mejzy, decyzję podjął gdzie de facto nie mówi pan, co wyborcy decydują, tylko jednak krytykuje pan Prawo i Sprawiedliwość. Więc pytam, jak pan ocenia te decyzje Donalda Tuska i kierownictwa Platformy, czy w zasadzie Donalda Tuska, bo w tej sprawie to jednoosobowo ją podjął, o przyjęciu Romana Giertycha na listy. No jest bardzo ryzykowna. Przyznam się szczerze i nawet po tych pierwszych opiniach, które słyszałem zwłaszcza od młodych ludzi na kampusie w Olsztynie, no to widziałem, że z taką dużą rezerwą tego podchodzą. Dlatego jeszcze raz mówię, że o wszystkim tak czy inaczej zdecydują wyborcy. Mhm. Jednak nie porównałbym zupełnie Romana Giertycha przy moim całym krytycznym spojrzeniu na jego sposób prowadzenia polityki do Łukasza Mejzy. To są zupełnie dwie różne rzeczy, moim zdaniem. No, ale każdy... Jeden i drugi jest w orbicie zainteresowań organów ścigania. I Roman Giertych, i Łukasz Mejza. Więc może się okazać, że tych punktów wspólnych jakiś będzie więcej. Panie pośle, to chciałem jeszcze zapytać o to, o czym pan wspominał, o ten czas presji Prawa i Sprawiedliwości, nacisków, jak pan mówił. To jest wypowiedź chyba z na temat, mówił pan. Tak wyglądały mniej więcej tamte dni, w poczuciu strachu i łamania kręgosłupów. Tym bardziej miałem motywację, żeby nie pękać, mimo że kilka osób różnymi kanałami próbowało nacisnąć na mnie i moją rodzinę. Co tak naprawdę się działo, panie pośle? Tak jakby pan konkretnie powiedział, kto naciskał, co robił, czym, nie wiem, szantażował. Gdzieś, tak, były. Bo jeżeli to jest taki duży poziom ogólności, to wszystko jest mniej wiarygodne. A gdyby padło jakieś nazwisko, konkretne działania, propozycje? Obiecałem sobie, że oczywiście w jakieś kulisy odsłonię gdzieś, być może na koniec mojej kariery politycznej w książce. A dlaczego teraz pan tego nie może powiedzieć? Bo myślę, że to będzie dobry czas. Nie chciałbym, żeby ktoś wykorzystał tak ważny moment do jakiejś gry politycznej czy wyborczej. Ale jeżeli ktoś takie złe rzeczy robił, to dlaczego tego nie ujawniać? No wszystko przyjdzie w miejsce i czas. Mam nadzieję, że przyjdzie miejsce i czas. No, byliście państwo, obserwowaliście tam te wydarzenia, gdzie niektórzy politycy potrafili zmieniać zdanie. Ale to pan mówi o czymś więcej, mówi pan o rodzinie chociażby, tak? To jest coś, czego, obserwujemy brutalną politykę, ale takich rzeczy, no to już nie widzimy, prawda? Są rzeczy... Więc pytam, jeden z takich przykładów, bez podawania nazwisk, akurat gdzieś mogę podać. No to obserwujecie państwo media w tym trudnym momencie, w którym faktycznie media państwowe robią z nas tak naprawdę zdrajców, antypaństwowców, którzy tak naprawdę stoją na straży litery prawa, ale w tym samym czasie czytam na jednym z największych portali, że jeden z członków mojej rodziny zostanie ukarany, jeżeli chodzi o drogę służbową, jego kariera zostanie zablokowana właśnie przez to, że ja ciągle trwałem przy tych wartościach, które dla mnie były ważne. I takich elementów było dużo. To były takie szczury wpuszczane do mediów, które miały jakieś sposób wywołać presję na nas. Okay. I było dużo więcej, one były dużo mocniejsze. Tak jak mówię, to była zaangażowana spora część mojej rodziny i ja tego im nie zapomnę, bo uważam, że jeżeli ktoś wykorzystuje aparat państwa, żeby naciskać na rodzinę w ten sposób, bym powiedział, w sposób bardzo zdecydowany, akurat my jesteśmy twardą rodziną, więc my sobie nie pozwalamy na takie rzeczy, no to przekracza pewne granice. To znaczy, że gdzie jest ta granica? Na wschodzie. Ale zna pan konkretne osoby z Prawa i Sprawiedliwości, które to robiły? Domyślam się, ale chciałbym mieć wygląd w dokumenty. Dzisiaj jest to oczywiście mocno ograniczone, ale chciałbym mieć takie twarde dokumenty czy rozkazy na papierze i kiedyś doprowadzić do tego, że osoby za to odpowiedzialne poniosą konsekwencje. Głównie dlatego, żeby nikomu w przyszłości nie przyszło do głowy, żeby robić podobne rzeczy. Bo to znaczy, że ktoś zamienił polskie służby w policję polityczną. A były wykorzystywane do tego wprost służby? Ma pan... takie, nie wiem, przekonanie, przypuszczenie? Mam bardzo poważne przypuszczenie i mam nadzieję, że po wyborach będę w stanie to zweryfikować. Panie pośle, to jeszcze na koniec o jedną rzecz zapytam. Jak pan ocenia rządy PO-PSL 2007-2015? Tak w kilku zdaniach, bo już do końca dobrnęliśmy prawie. Było to. Myślę, że była też seria popełnionych błędów. Ale to był dobry czas dla Polski, bardzo dobry. Czy generalnie 30-lecie oceniam jako bardzo dobry czas dla Polski, ale uważam, że niektóre lata można było wykorzystać. No to te 7-15, tylko o te pytam. Rządy Donalda Tuska, Ewy Kopacz. No to myślę, że można było to zrobić lepiej i następne rządy będą dużo lepsze. Ale to nie był dobry czas dla Polski? To nie były dobre rządy? Niezły, ale nie był jakiś najlepszy czy wybitny. Myślę, że można było uniknąć kilku wpadek z jednej strony, a z drugiej strony być może wykorzystać lepiej szanse. I tyle. Jestem przekonany, że następne rządy będą dużo lepsze.
A mówił to Michał Wypij, poseł Koalicji Obywatelskiej, kandydat tejże partii z Olsztyna do polskiego Sejmu. Bardzo dziękuję panu posłowi za rozmowę. Państwu dziękuję bardzo za spotkanie i życzę udanego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Zapraszam teraz na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej ekspresem, który już teraz startuje. Dzień dobry Państwu. W czwartek to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka. Witam, kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Już za chwilę u Państwa Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Po godzinie 9.45 doktor habilitowany Sebastian Gajewski, konstytucjonalista, z którym porozmawiamy m.in. o tym, co nas czeka w kontekście referendum, które ma się odbyć wraz z wyborami parlamentarnymi 15 października. Wielu podnosi larum, że będzie to jawne złamanie tajności głosowania i że w związku z tym będzie to idealny pretekst dla Sądu Najwyższego, żeby nie uznać ważności wyborów. Będzie to także zgryzota daleko idąca dla wyborców, którzy nie będą chcieli na przykład wziąć karty do głosowania w referendum, ale będą się obawiać, że w ten sposób odkryją swoje preferencje polityczne. Szereg pytań związanych z referendum się pojawia. One dzisiaj przez pana doktora Gajewskiego będą wyjaśnione, mam nadzieję, wszelkie wątpliwości, które państwa toczą. Jeżeli będą państwo oczywiście mieli jakieś pytania w tej kwestii, proszę pisać na czacie. Spróbujemy te najciekawsze panu doktorowi zadać, ale oczywiście skomentujemy także bieżączkę w cudzysłowie polityczną, a dzieje się, drodzy państwo, dlatego że PiS powołał zgodnie z przewidywaniami swoich kandydatów do komisji Lex Tusk. Wcześniej kandydatów na kandydatów zgłosiła właśnie jedynie partia rządząca, no ale nie wszystko poszło zgodnie z planem, ponieważ w ostatniej chwili zrezygnował pan Marek Cieszkiewicz. Na jego miejsce szybko wybrano innego kandydata, pana Józefa Brysiuka. No i dodam tylko, że Sejm głosował za każdym z kandydatów oddzielnie, ale właściwie powinnam powiedzieć nie Sejm, tylko Zjednoczona Prawica, ponieważ opozycja solidarnie zbojkotowała te głosowania w sprawie powołania członków komisji polującej na Donalda Tuska i członków jego rządu, tak naprawdę, bo wielu mówi, że tym to się dokładnie skończy. Dziś natomiast Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje liderów swoich list wyborczych. Do ostatniej chwili nie wiadomo, skąd wystartuje Jarosław Kaczyński, czy będą to Kielce, czy może jakieś inne miejsce. Mówiło się o Elblągu, ale wiemy, że prawdopodobnie w Warszawie zastąpi go minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, a premier Mateusz Morawiecki wystartuje jako jedynka w Katowicach. Pełne listy Prawa i Sprawiedliwości, bo dziś tylko liderzy, podkreślę, poznamy podobno jeszcze pod koniec tego tygodnia. Tymczasem Donald Tusk zapowiada i prezentuje 100 konkretów na 100 dni. To ma być no, taka lista spraw do załatwienia tuż po wygranych przez opozycję wyborach parlamentarnych. Prezentacja ma nastąpić 9 września i jak mówił wczoraj Tusk, wcześniej jednak trzeba dokonać tej wielkiej zmiany. Tak zwrócił się do młodych ludzi zgromadzonych na kampusie Polska Przyszłość. Zrobię wszystko, żeby wygrać, żeby wolność i demokracja były waszym udziałem. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Startujemy.
dla porządku jeszcze przypomnę Państwu tylko, że 9 członków Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów już mamy. Kandydatów wskazało Prawo i Sprawiedliwość. Wcześniej do kandydowania oczywiście byli zgłoszeni poszczególni ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością. I drodzy Państwo, wiemy, że pan Marek Czeszkiewicz w ostatniej chwili zrezygnował, zastąpiło go inne nazwisko. Prawo i Sprawiedliwość swoją większością wybrało członków tej komisji. Koalicja Obywatelska, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050 nie brała udziału w głosowaniach. Konfederacja w większości przypadków głosowała przeciwko. Przypomnę Państwu tylko, że na stronie Sejmu wcześniej opublikowano właśnie wszystkie nazwiska kandydatów. No i mamy w tej chwili taki skład. Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cęckiewicz, doradca prezydenta profesor Andrzej Zybertowicz, przewodniczący Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie także profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski oraz Łukasz Cięgotura, Michał Wojnowski, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski, Andrzej Kowalski i właśnie Józef Brynkus, który to zastąpił pana Marka Czeszkiewicza. Niestety nie znamy na razie planu pracy tej komisji. W związku z tym niewiele Państwu możemy powiedzieć, jakie są w tym momencie plany i założenia Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, jeżeli chodzi o pracę tej komisji właśnie. Dzisiaj, tak jak Państwu wspomniałam, jedynki Prawo i Sprawiedliwość ma zaprezentować. Z całą pewnością to się stanie dziś. Dziś tak powiedział pan Marek Ast, ale nie wiem, czy powinniśmy się jakoś specjalnie przywiązywać do tego, co mówi pan Marek Ast, ponieważ on także mówił, że nie uda się powołać komisji Lex Tusk w tej kadencji. I okazało się, że wyszedł chyba przed szereg i potem Prawo i Sprawiedliwość na szybko musiało kompletować skład tej komisji. No ale taka jest zapowiedź. Pan Marek Ast mówi, że dziś jedynki, a pod koniec tego tygodnia pełne listy Prawa i Sprawiedliwości. Skończy się już więc gonienie króliczka, bo dowiemy się wreszcie, skąd wystartuje Jarosław Kaczyński, który, jak twierdzi opozycja, uciekł z Warszawy przed pojedynkiem z premierem Donaldem Tuskiem. Ten z kolei, tak jak już Państwu wspomniałam, na 9 września zapowiedział prezentację 100 konkretów na 100 dni. We wrześniu dokładnie ma to nastąpić. 9 września, raz jeszcze powtórzę. Wcześniej jednak musimy dokonać wielkiej zmiany i tu gorąco Was proszę. Jestem wiernym uczniem tego Wałęsy z tamtych dawnych lat, który miał obsesję, że trzeba wygrać, że nie można się poddawać, być pięknoduchem, że idzie się na poważną, ciężką walkę i ciężki trud, mówił wczoraj Tusk na kampusie Polska Przyszłości i dodał. Trzeba używać różnych sposobów, więc chcę wam powiedzieć, że zrobię wszystko, żeby wygrać, a nie żeby wam życie urządzać, żeby wolność i demokracja, o której moje pokolenie walczyło, było też waszym udziałem. Tak skończył były premier, no i oczywiście spodziewał się tego, że będzie pytany przez młodych ludzi o kandydaturę Romana Giertycha z ostatniego miejsca na świętokrzyskiej liście Koalicji Obywatelskiej. Kandydaturę, która wzbudziła wiele kontrowersji także wśród młodego pokolenia. No i Tusk zapewnił, że Roman Giertych obiecał mu, że prędzej złoży mandat niż złamie dyscyplinę głosowania w Koalicji Obywatelskiej. Giertych nie będzie wpływał na naszą politykę dotyczącą edukacji czy praw kobiet. On ma swoje poglądy. Ja nie chcę, żeby ktoś się zmieniał swoje poglądy. On dzisiaj publicznie zadeklarował, wcześniej się zobowiązał wobec mnie. Jeżeli wejdzie do parlamentu, jeżeli będziemy go chcieli mieć ze sobą, będzie przestrzegał dyscypliny w głosowaniu. Powiedział mi rzecz, której właściwie może nie powinienem mówić, ale pytacie, to powiem. Prędzej złożę mandat, niż złamie dyscyplinę głosowania Koalicji Obywatelskiej. Tak mówił Tusk wczoraj w Olsztynie i rzeczywiście także na Twitterze dwa takie dość duże, jak na Twitter oczywiście, oświadczenia w tej sprawie wydał Roman Giertych, więc jeżeli ktoś z Państwa jest ciekaw jego stanowiska w tej sprawie, no to oczywiście może się z tym stanowiskiem Giertycha zapoznać. Wczoraj wzmożenie także nastąpiło w szeregach Państwowej Komisji Wyborczej. Szef PKW skrytykował słowa byłego ministra spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. I to nie w tym pierwszym rządzie, tylko tym po 2015 roku. Jacka Czaputowicza, który to no bardzo
mocno postawił tezę dotyczącą tego, że no, delikatnie mówiąc kontrowersyjne jest organizowanie referendum 15 października, że wybory w związku z tym mogą zostać uznane za niespełniające standardów demokracji, że tajność wyborów jest zachwiana i że zbliżamy się nawet nie do Orbana, tylko do Białorusi. Tak powiedział Jacek Czaputowicz, przypomnę, były minister w rządzie Zjednoczonej Prawicy. No i szef PKW nie wytrzymał, postanowił wyjść na konferencję prasową i stwierdzić, że tezy pana Czaputowicza są nieuprawnione i obraźliwe, że podważa były minister zaufanie do prawidłowości przeprowadzenia wyborów i referendum oraz podważa zaufanie obywateli do wyników wyborów. Tak stwierdził pan Sylwester Marciniak. Stwierdził również, że pan Czaputowicz rozpowszechnia wiele nieprawdziwych informacji i że tak naprawdę no, w tej chwili nie ma żadnych wątpliwości, że wybory zostaną przeprowadzone uczciwie, szczerze. No ja nie wiem, czy to pan Czaputowicz sprawia, że pojawiają się takie informacje w przestrzeni publicznej i nie do końca jestem przekonana, czy to pan Czaputowicz powoduje, że no w tej chwili zaufanie do prawidłowości przeprowadzenia wyborów i referendum jest podważone. O tym, jak wspomniałam, będziemy rozmawiać z panem doktorem habilitowanym Sebastianem Gajewskim. I na koniec jeszcze jedna interesująca informacja, choć ona tak naprawdę zgodnie z prawem parlamentarnym i zwyczajami parlamentarnymi no nie będzie miała żadnych daleko idących konsekwencji, ale warto odnotować, ponieważ Jarosław Kaczyński i pan Łukasz Mejza zostali ukarani naganą przez Komisję Etyki Poselskiej za swoje wypowiedzi. Rzecz jasna, w przypadku prezesa Prawa i Sprawiedliwości chodzi o jego słowa na temat Donalda Tuska, którego nazwał ryżem. Natomiast Łukasz Mejza został ukarany za wypowiedź o tęczowej zarazie wycelowaną w środowiska LGBT. Nie wiem, czy zaraza pana Mejzy znajdzie się znowu na listach wyborczych PiSu. Tego zapewne dowiemy się pod koniec tygodnia, zgodnie z zapowiedziami pana posła Asta. To jest Ekspres Biedrzycki, a u państwa już za chwilę Marek Sawicki. Ja powiem państwu, dlaczego ta komisja jest potrzebna i dlaczego opozycja tak bardzo się jej boi. Leszek Miller, człowiek związany obecnie z Koalicją Obywatelską, odwoził pożyczone w Moskwie pieniądze na kampanię Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tak zaczynała polska lewica u zarania naszej demokracji. Rząd Jana Olszewskiego obalony został 4 czerwca nie ze względu na to, że pan minister Antoni Macierewicz wykonywał ustawę lustracyjną, ale ze względu na to, że to był rząd, który sprzeciwił się w Moskwie polityce Lecha Wałęsy. Donald Tusk wówczas mówił: panowie, policzmy głosy. Tak, policzmy głosy, policzmy się w tym głosowaniu, dlatego dziś będziemy głosowali za powołaniem tej komisji, bo ona powinna rozliczyć wasze wpływy z Rosji. My od wielu tygodni się przygotowywaliśmy do powołania tej komisji. Od samego początku mówiliśmy, że należy tę komisję powołać. Liczyliśmy również na to, iż zgodnie z oczekiwaniem wyrażonym przez pana posła Sienkiewicza, ostatnio z mównicy sejmowej, również Platforma Obywatelska przedstawi swoich kandydatów, bo nie kto inny, ale właśnie pan Sienkiewicz, bliski kumpel Tuska, postulował i apelował, aby tę komisję możliwie szybko ukonstytuować. Państwa gościem Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska, Trzecia Droga, były minister rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, zaskoczony pan jest, że jednak Prawo i Sprawiedliwość na ostatniej prostej przed wyborami postanowiło zorganizować członków komisji Lex Tusk? Nie jestem zaskoczony. Ja wielokrotnie publicznie mówiłem, że przed wyborami komisja powstanie. Mimo, że wcześniej mówiło się, że jednak nie powstanie. I no że mimo, że Marek czasu, Ast mówił, tak że nie powstanie, mimo, że część PiSu chciała się z niej wycofać, ale to przecież była prestiżowa sprawa dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, który pierwszą ustawę podpisał, później z niej się wycofał, szybko dał swoją nowelizację. To zdecydowanie nie było prestiżowe. Drugą ustawę uchwalili. Gdyby teraz na podstawie drugiej ustawy nie powołali tej komisji, no to praktycznie zignorowaliby głowę państwa. W związku z tym pan prezydent i jego środowisko bardzo mocno naciskali na to, żeby jednak tę komisję
powołać. I ta komisja została powołana. Ona oczywiście ma jeszcze kwestie ukonstytuowania się i uzyskania dostępu do informacji niejawnych, więc ten proces trochę potrwa, ale jak się ABW zepnie, to może w 2-3 tygodnie te certyfikaty wydać. Z tego, co ja się orientowałam, a celowo przy okazji powoływania tej komisji się orientowałam, to dostanie takiego certyfikatu od ABW trwa wiele miesięcy. Ale rozumiem, otóż w normalnej procedurze, pani redaktor, tak. Ja wielokrotnie byłem poddawany tej procedurze. Ona na ogół trwa do 3 miesięcy. Natomiast wiemy, jakie mamy państwo i państwo, które jest na służbie jednej partii, jednego sekretarza, to państwo rzeczywiście może zrobić wszystko. I tutaj jestem przekonany, że jeśli będzie taka potrzeba, żeby członkowie tej komisji dostali certyfikaty w 2 tygodnie, to je dostaną. No to dość smutna konkluzja, ale właściwie chyba nie zaskakująca. Czego my się mamy spodziewać, pana zdaniem, panie ministrze, do 15 dnia października po pracach tej komisji? No bo rozumiem, że będzie to właściwie przełożenie na pracę komisji tez postawionych w tym pseudodokumencie RESET, bo tam mamy wśród członków komisji pana Cęckiewicza. I teraz pytanie, czy realnie pana zdaniem ta komisja może zaszkodzić Donaldowi Tuskowi, ale także wam, bo rozumiem, że nacisk również będzie położony na Waldemara Pawlaka. Tego RESET-u nie oglądałem ani jednego odcinka. Kompletnie mnie nie interesuje, bo uważam, że materiały propagandowe partie powinny kierować do swoich środowisk, a nie do konkurencji politycznej. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że ta komisja, tak jak powiedział pan prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu, ona ma nie wydawać orzeczenia, ona ma nie wyrokować, ona ma tylko stygmatyzować. A więc jestem przekonany, że na podstawie tych materiałów RESET i tego, co już zebrał pan profesor Cęckiewicz, także pan profesor Zybertowicz i pozostali członkowie, ona się zbierze, ona określi kierunki prac tej komisji i zagadnienia, jakimi komisja będzie się zajmowała i podporządkuje tym zagadnieniom określone nazwiska. I one będą podane w mojej ocenie jeszcze przed wyborami do publicznej wiadomości. No po to się tak spieszono z tą komisją. I ostatnie 3 tygodnie kampanii, i zostało nam 44 dni, czyli połowa kampanii, jej końcówka, będzie związana z omawianiem tych nazwisk i tamtych tematów, a więc znów powrót do historii, tak jak chociażby kwestii referendum, a nie zajmowaniem się sprawami bieżącymi, czy rozwiązywaniem, czyli proponowaniem przyszłości. Od problemów, które mogą tak, odwróceniem uwagi od spraw, które są dzisiaj ogromnym obciążeniem dla Polaków i odwróceniem uwagi od tego, że PiS tak naprawdę nie ma propozycji na przyszłość, bo przecież jesteśmy już w szczycie kampanii wyborczej, a Prawo i Sprawiedliwość mówi, że dopiero ogłosi swój program wyborczy, więc tu widać wyraźnie, że są w tych działaniach bardzo mocno spóźnieni i chcą po prostu Polaków wyprowadzić w dyskusji wyborczej zwyczajnie na tematy im wygodne. Tylko jeżeli chodzi o praktykę polityczną, panie ministrze, jaki to pana zdaniem może przynieść efekt? Bo rozumiem, że to jest także po to, żeby zmobilizować, solidaryzować, scalić, zbetonować ten betonowy elektorat, który według wewnętrznych badań Prawa i Sprawiedliwości może nie w dużej liczbie, ale jednak zastanawia się, czy w ogóle pójść do urn wyborczych, więc to jest kwestia mobilizacyjna po stronie PiS. Ale czy może to w realny sposób zaszkodzić opozycji? W mojej ocenie opozycji nie zaszkodzi, natomiast ma pani rację, bo nawet w moim okręgu wyborczym są duże przetasowania i na czele listy prawdopodobnie będzie senator Koc, która była wicemarszałkiem Senatu w poprzedniej kadencji, bo doszli do wniosku, że mogą stracić 2-3 mandaty w tym okręgu, więc chcą postawić na osobowość bardziej znaną i gdzieś tam na bok spychają Henryka Kowalczyka czy Krzysztofa Tchórzewskiego. W związku z tym widać, że ich badania są dla nich niepokojące. Stąd zmiana taktyki, stąd przyspieszenie kwestii związanych z tą komisją, stąd też kwestia referendum. No dobrze, a pana zdaniem, co dziś jest największą zgryzotą Prawa i Sprawiedliwości? Bo mówi pan, że próbują komisją i referendum odwrócić uwagę od tych toczących Polskę problemów już od dłuższego czasu, ale co jest takim największym kłopotem, z którym PiS nie jest w stanie sobie poradzić obecnie? PiS nie jest w stanie sobie poradzić z wewnętrzną niespójnością, bo ma w tej chwili problemy targów jeszcze o miejsca na listach i nie sądzę, żeby one się zakończyły dzisiaj do soboty. Dzisiaj mamy poznać jedynki tak, dnia całe listy, ale to też pan AS zapowiadał, więc powinniśmy mieć Więc nie sądzę, że do niedzieli się z tym uporają. No, do 6 muszą się uporać, bo muszą listy zarejestrować.
działać. Natomiast no, wiemy doskonale, że mamy problem ogromny dotyczący kwestii zadłużenia państwa. Dzisiaj oczywiście ekonomiści mówią o tym zadłużeniu na poziomie 1,5 biliona, ale z danych Najwyższej Izby Kontroli i z tego sumowania i roku 2021 i roku 2022, jesteśmy już w drugiej połowie roku 2023, wszystko wskazuje na to, że to zadłużenie zdecydowanie przekroczy 2,4 biliona złotych, a więc to są ogromne pieniądze. Jeśli my dzisiaj mamy sytuację, w której poza budżetem będziemy mieli zadłużenie na poziomie w tym roku około 420, w przyszłym być może 460-80 miliardów złotych, to są naprawdę ogromne już pieniądze i tu jest duże porównanie do okresu Gierka, gdzie oczywiście Gierek zadłużał i inwestował. Natomiast my mamy sytuację w tej chwili taką, że Jarosław Kaczyński zadłuża, ale nie inwestuje. Poziom inwestycji jest skrajnie niski. No przecież sam Mateusz Morawiecki jeszcze w swojej strategii odpowiedzialnego rozwoju w 2016 roku krytykował nas za to, że poziom inwestycji wynosił około 20% w stosunku do PKB. W tej chwili jest to w granicach 16% i praktycznie nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Nie mają żadnego na to pomysłu. Zrezygnowali ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Nie są w stanie dogadać się wewnątrz z tak zwaną suwerenną, wcześniej solidarną Polską, która na wszystkie pomysły Mateusza Morawieckiego w Brukseli się godziła. I stąd mamy dzisiaj sytuację, w której mimo, że jest ustawa o Sądzie Najwyższym, która rzekomo była uzgodniona z Komisją Europejską, z Ursulą von der Leyen przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, no to mamy trybunał, który w sprawie dwóch kolegów z rządu Jarosława Kaczyńskiego uznał zwierzchnictwo i prezesostwo pani Julii Przyłębskiej, ale już w sprawie środków dla Polaków, tych słynnych 270 miliardów, którymi chwalił się pan Mateusz Morawiecki złotych, tutaj już zwierzchnictwa pani Julii Przyłębskiej nie uznaje trybunał. No więc te wewnętrzne spory właśnie, o to pani pytała, te wewnętrzne spory właśnie powinni dać także elektoratowi PiS-u coś do myślenia, że kolejna ewentualna kadencja to już będzie wewnętrzna wojna, rozgrabianie państwa, skok na stołki i na duże uposażenie, natomiast kompletnie brak dbałości o tych, którzy dzisiaj ten budżet tworzą, bo ja przypomnę, że budżet nie bierze się z rozdawania, budżet się bierze z pracy i to robią małe, średnie firmy, to robią także pracownicy zatrudnieni i to oni powinni mieć szczególne przywileje i uprawnienia w państwie, jeśli chcemy, żeby to państwo się rozwijało. Ale wydaje się, panie ministrze, że Jarosław Kaczyński właściwie już nie próbuje niczego udawać, bo on w weekend dość jasno powiedział, co oznacza trzecia kadencja. On mówił o dalszej reformie, w cudzysłowie, sądownictwa i że nikt już nas nie powstrzyma. Mówił właściwie o zmianie ustroju, ale jednocześnie dodawał, że przecież Polska jest bardzo zasobna. To otóż, tak w kontekście tego zadłużenia, o którym otóż pan wspomniał. Otóż pani redaktor, Jarosław Kaczyński kompletnie nie rozumie ekonomii i to, że Polska jest bardzo zasobna, to zasobna jest długiem. A ten dług, to, że Jarosław Kaczyński pożycza pieniądze od moich dzieci i od moich wnuków i w tej chwili je rozdaje, to on nie rozumie tego, że to nie są pieniądze wypracowane. On nie wie, że te pieniądze trzeba będzie zwracać. To jest jakby jedno. A drugie, ma pani rację, Jarosław Kaczyński ma obsesję na punkcie upolitycznienia, zawłaszczenia wymiaru sprawiedliwości. I na to się umówił 8 lat temu ze Zbigniewem Ziobro i to wielokrotnie już publicznie, nawet na konferencjach prasowych, jemu wypowiedział, że Zbigniew Ziobro nie przeprowadził umówionej reformy wymiaru sprawiedliwości. Ziobrę. Taka jest prawda. No, pani redaktor, to nie tylko PiS blokował Ziobrę, ale to również doktor nauk prawnych, pan prezydent Andrzej Duda sprzeciwił się, no bo pewne rzeczy, które on chciał wprowadzać, były ewidentnie niekonstytucyjne. I teraz mamy sytuację, w której w roku 2017 pan prezydent wetuje główne ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości, potem wnosi własne. Te jego własne ustawy są kompletnie uziobrzono w 80% w Sejmie, a więc przywrócone są zapisy reformy Zbigniewa Ziobry. Uziobrzone, bardzo ładny neologizm, podoba mi się. I pan prezydent nie jest w stanie drugi raz
zawetować tego, co zawetował po raz pierwszy. I w związku z tym mamy sytuację, w której dzisiaj już prawie połowa sędziów, są to neosędziowie i mamy wymiar sprawiedliwości, w którym pewność prawna została całkowicie zachwiana. Nie uznają orzeczeń ani sądy wewnętrzne, ani nie uznają orzeczeń sądy międzynarodowe. I stąd mamy tą całą zapaść w zakresie inwestycji, bo inwestorzy nie wiedzą, do jakiego sądu będą mogli się odwoływać w kwestiach spornych chociażby z państwem czy między sobą. A w tym kontekście także odwoływania się czy jakiejś współpracy z instytucjami międzynarodowymi i wracając, bo to właściwie wszystko się łączy, to może być efekt domina. Jak pana zdaniem partnerzy i europejscy, i ci zza oceanu zareagują na pracę komisji Lex Tusk? No bo wiemy, że była interwencja u prezydenta administracji amerykańskiej, wiemy, że bardzo mocno została sprawa postawiona, wiemy, że w tej sprawie wypowiadał się także ambasador Mark Brzeziński i tak dalej, i tak dalej. Czy to może mieć także jakieś konsekwencje dotyczące naszych relacji z partnerami? No i pani redaktor, wiemy, że po tych interwencjach ustawa została zmieniona, ale oczywiście nadal ustawa nie ma żadnego charakteru konstytucyjnego. Ja też wielokrotnie podkreślałem, że jest to ruska ustawa powołana na podstawie przepisów prawa sowieckiego, natomiast nie polskiej konstytucji i ustawy o komisji specjalnej. I o tym doskonale, z tego doskonale Prawo i Sprawiedliwość zdaje sobie sprawę. Natomiast instytucje międzynarodowe po wyborach no będą musiały jednak jakieś relacje z Polską mieć, jakoś je ułożyć. No, nie sądzę, żeby PiS zapowiedział wyjście z Unii Europejskiej. Choć różnie może być, bo po tym środowisku już w tej chwili można się wiele rzeczy spodziewać. Ale też wiemy doskonale, że jesteśmy w Europie w fazie okrutnej wojny w Ukrainie. No i teraz bez Polski Europa, wolny świat, nie jest w stanie Ukrainie pomóc w prowadzeniu tej wojny. Jakkolwiek by to brutalnie nie zabrzmiało, wojna w Ukrainie działa na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym wojna w Ukrainie działa na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy o tym, że jak jest zagrożenie, które jest także często sztucznie podgrzewane, no to oczywiście obywatele gromadzą się przy fladze, przy sztandarze, a więc rządzący mają tutaj dodatkowe plusy. Ja powiem szczerze, że mnie najbardziej rozbawiło to hasło, które oni zaproponowali w swojej kampanii. Tak, bezpieczna przyszłość Polaków i nagle w tym samym czasie wali się cały system, że tak powiem, ochrony kolei i zabezpieczenia tych kolei. O tym kolei. Już na chwilę porozmawiamy. Później mamy sytuację z latającymi rakietami, mamy sytuację z białoruskimi śmigłowcami. No już Black Hawka to w ogóle zostawmy, dlatego że to jest w mojej ocenie fanaberia i przerost, że tak powiem, ambicji jednego człowieka, który w swoim okręgu wyborczym... Ale przerost tych ambicji naraził ludzi, panie ministrze. Tak, naraził ludzi, ale to nie jest pierwszy raz, więc tutaj oczywiście trzeba jasno powiedzieć, że oni tej sprawy nie wyjaśnią, bo my nie wiemy tak naprawdę, na ile ten Black Hawk został uszkodzony, ile to będzie kosztowało. No i całe szczęście, że on zawadził o ten górny przewód linii wysokiego napięcia, który nie był pod napięciem, bo gdyby zawadził o te trzy druty niższe, to z pewnością tam mielibyśmy do czynienia z ale wczoraj komisja zajmowała się tym incydentem, nazwijmy to w cudzysłowie, i posłowie Prawa i Sprawiedliwości bardzo konsekwentnie porównywali zagrożenie, a właściwie odpowiedzialność do katastrofy smoleńskiej. Słyszał pan to, jak jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości pytał, czy po katastrofie smoleńskiej którykolwiek z ministrów został zdymisjonowany. I pani redaktor, tu oni mają rację. Mianowicie? Ta katastrofa smoleńska i ten wypadek z Black Hawkiem mają jedną wspólną rzecz. Ignorancję dla procedur. W Polsce są procedury, zarówno do lotów HET, jak i są procedury w stosunku do używania tego typu... Przez 13 lat wygląda na to, że się niczego nie nauczyliśmy. I przez 13 lat wygląda na to, że niczego żeśmy się nie nauczyli. Bo ja przypomnę jeszcze chociażby katastrofę w Powidzu. Więc mamy sytuację, w której kompletnie procedury nie są przestrzegane, bo 10 kwietnia do Smoleńska ten samolot w takich warunkach po pierwsze nie powinien wystartować z Warszawy, po drugie żaden rozsądny, zachowujący procedury kapitan statku nie pozwoliłby sobie na lądowanie, ponieważ te procedury są powszechnie łamane, są nieprzestrzegane. W związku z tym mamy sytuację, w której tego typu zdarzenia powtarzają się. Panie ministrze, to teraz jeszcze sprawa właśnie związana z tym... Delikatnie chyba rzecz ujmując, brakiem bezpieczeństwa na polskiej kolei. Pan Jakub Karnowski, były szef PKP, bardzo
szczegółowo i jasno opowiada o czym, co, dlaczego i jakie zagrożenia czyhają na pasażerów polskich kolei państwowych w tej chwili. Mówi, że to są bardzo duże zagrożenia i znów mamy kwestię niewdrożenia zaleceń unijnych, które miały być wdrożone już kilka lat temu w kontekście podłączenia się do nowego systemu. Już nie będę mówić tymi wszystkimi skomplikowanymi nazwami, bo to nie ma sensu. Chodzi o to, że mieliśmy się podłączyć do nowoczesnego, inaczej sterowanego systemu. Oczywiście tego nie zrobiliśmy, w związku z tym w tej chwili każdy właściwie trochę rozgarnięty pasjonat jest w stanie wypuścić ten sygnał start-stop i sparaliżować ruch na polskich kolejach. Do tego dochodzi puszczanie w wagonach rosyjskiego hymnu, przemówień Władimira Putina, ale zatrzymany został między innymi polski policjant, a nie żaden ruski agent. Więc teraz pytanie, co się dzieje? I tu jest wielki znak zapytania, pani redaktor, gdzie jest ABW? Pracuje podobno. Skąd wywiad? Sprawdza. No tak, cały czas pracuje i nie mamy efektów tej pracy, bo to, że kolej nie wdrożyła nowoczesnych systemów cyfrowych zamiast analogowych w sprawie bezpieczeństwa na kolei, a miała to zrobić już 3 lata temu i na to były podpisane umowy i kontrakty z firmami i tego nie wykonano, to jest pytanie, czy nie wykonano ze zwykłej nieudolności, czy nie wykonano, bo jakieś właśnie zewnętrzne czynniki... Wybrano firmę, która ogłosiła już bankructwo. Bo być może właśnie jakieś zewnętrzne czynniki sprawiały, że zablokowano ten system. I teraz to nie jest tak, że ten policjant działał samowolnie i działał w jakiejś grupie, że tak powiem, podwórkowych chuliganów. Mhm. Ja uważam, że mimo wszystko ten trop rosyjski i teraz, jeśli mówiliśmy na początku naszego spotkania o komisji powołanej przez PiS, to w pierwszej kolejności ta komisja powinna się zająć. Po pierwsze, Antonim Macierewiczem i wyjaśnieniem spraw opisywanych w książkach pana Tomasza Piątka. Żeby Antoni Macierewicz, wybitny polityk Polski i Prawa i Sprawiedliwości, mógł się z tych wszystkich zarzutów przed tą komisją oczyścić. I drugie, właśnie to jest ten temat tej sytuacji na kolei, powinien być pierwszym tematem. Na ile rosyjskie wpływy były w tym, że systemu na kolei nie mamy, że to bezpieczeństwo jest zagrożone. Bo to, że ktoś użyje sygnału stop i zatrzyma pociągi, to jeszcze nie jest zagrożenie. Proszę sobie przypomnieć, ile mieliśmy przypadków na chociażby Dworcu Zachodnim skierowania pociągów na inne tory, że mieliśmy zderzenia tych pociągów. No dobrze, panie ministrze, jeśli to są zorganizowane grupy przestępcze, także z ingerencją obcego nam państwa, to może dojść do sytuacji, w której dostawy broni, przewóz wojska, to wszystko może być w każdej chwili sparaliżowane i na torach zniszczone. Nie przez rakiety, nie przez drony, tylko zwyczajnie przez system kierowania koleją. Panie ministrze, to jeszcze jeden kamyczek do tego ogródka, także w kontekście bezpiecznej przyszłości Polaków. Bo my mówimy tutaj o tym, że nie wdrożono tych zaleceń unijnych dotyczących nowego systemu dla kolei, ale nie wdrożono także unijnej dyrektywy, która zawierała normy bezpieczeństwa dotyczące Legionelli. To jest przecież kolejna informacja, która mówi o tym, że ta dyrektywa zawierała między innymi normy bezpieczeństwa dotyczące właśnie bakterii Legionella. Też zostały przeznaczone na to pieniądze. Mieliśmy to wdrożyć do 12 stycznia. W marcu, ponieważ nie zrobiliśmy tego w styczniu, wszczęto procedurę przeciwnaruszeniową. Mamy jutro wrzesień i nic, a Legionella rozprzestrzenia się na kolejne województwa. No to co? No to jest kolejna sytuacja, która jest w ogóle niewytłumaczalna w żaden sposób. Otóż to nie jest wytłumaczalne, ale ja też z drugiej strony patrzę na to jako były samorządowiec. Otóż są pewne procedury w zakresie utrzymania sieci wodociągowych. Są określone terminy płukania tych sieci wodociągowych. Ponieważ samorządy zostały ograbione z pieniędzy, nie mają środków własnych, więc oszczędzają na wszystkim. Żeby nie podnosić ceny za wodę mieszkańcom, to z tego systemu okresowego płukania w wielu miejscach zrezygnowano. I jeśli mamy sytuację, w której jest okres wakacyjny, w której określone odcinki wodociągów tej wody nie zużywają, ta woda nie jest wymieniana, to mogą powstawać miejsca, w których rzeczywiście skażenie narasta. I gdyby to było rzeczywiście dobrze przestrzegane, to i bez tej dyrektywy unijnej na pewno byłoby bezpieczniej. No, ale natomiast z dyrektywą i nowymi wytycznymi byłoby jeszcze prościej. No, panie powiem tak. Gdybyśmy
Znów wracamy do tego. My w Polsce jesteśmy nauczeni byle jakości i nieprzestrzegania procedur. I nawet gdyby ta dyrektywa była, a nie była przestrzegana, to byłoby to samo, co z tym Black Hawkiem czy Smoleńskiem. Czyli wolna Amerykanka właśnie. Wolna Amerykanka to jest właśnie to, o czym wielokrotnie mówię, o czym mówił także wielokrotnie prezes Pawlak, który do procedur przywiązuje jako szef OSP ogromną wagę. Dlaczego OSP działa tak sprawnie? Dlatego, że tam przez ponad 150 lat wypracowano pewne procedury i ci strażacy te procedury mają wdrażane i sprawdzane z dnia na dzień, codziennie. I oni jak jadą do akcji, to oni wiedzą kto co, za jaki odcinek odpowiada. Jak w tym kontekście, właśnie w kontekście tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy, wygląda ta bezpieczna przyszłość Polaków? Jak ona się rysuje przy trzeciej kadencji Zjednoczonej Prawicy? No więc ten poziom ignorancji dla procedur i jednocześnie bałagan legislacyjny, z jakim mieliśmy do czynienia w tej poprzedniej kadencji, gdzie wchodzi ustawa, a do niej mamy wrzuconych kilkanaście, kilkadziesiąt poprawek, często o objętości kilkuset stron, zajmujących się zupełnie innymi kwestiami i zagadnieniami niż ta ustawa, która jest ustawą pierwotną, no to mamy sytuację, w której dzisiaj i przedsiębiorcy, i obywatele, i różnego rodzaju instytucje publiczne zajmujące się naszym bezpieczeństwem kompletnie nie wiedzą według jakich procedur i według jakiego prawa funkcjonują, bo nikt nie jest w stanie tego na bieżąco śledzić, sprawdzać, a już mówię, nawet służby prawne nie są w stanie, że tak powiem, tego odczytać. Czyli raczej niebezpieczna przyszłość. Niebezpieczna przyszłość, jeśli nie będzie porządku legislacyjnego i porządku we władzy. Panie ministrze, cieszy się pan z powrotu Romana Giertycha do czynnej polityki? Powiem, że dla mnie jest to obojętne, to jest jego decyzja, on się no takie podjął. Raczej Donalda Tuska, ale wiem o czym. Nie, w mojej ocenie to jest jego decyzja, bo Donald Tusk by go nie zmusił do kandydowania, on po prostu miał ochotę wrócić do polityki. To jest polityczne zwierzę, tak to określę. Mhm. W związku z tym jego marzeniem od wielu lat był powrót do polityki, a ponieważ jest także dobrym prawnikiem, w związku z tym w polityce na pewno się przyda. Natomiast jaka będzie jego rola w tych wyborach, no to czas pokaże. No, idzie w województwo świętokrzyskie, na ile tam sobie wyrąbię swoje miejsce, zobaczymy. No, Tusk zapewnił, że ma rolę związaną przede wszystkim ze swoim zawodem, czyli jak rozumiem będzie te wszystkie prawne rzeczy prokuratorsko-politycznie punktował. Po pierwsze ma ogromne doświadczenie prawnicze, po drugie ma ogromną wiedzę i dobrą pamięć. Wiem, że ma dobrą pamięć, bo znam go osobiście. No po trzecie, miał dobre osobiste relacje w ramach rządu Jarosława Kaczyńskiego z Samoobroną i z Ligą Polski rodzin, więc też ma jakieś tam rachunki krzywd, które zechce wyrównać. W związku z tym dla Donalda Tuska jest to wygodny kandydat. Co zrobi z tym Jarosław Kaczyński? Dzisiaj się dowiemy, czy nie będzie uciekał w inny region Polski. Ale jeżeli się okaże, że to jednak nie będzie świętokrzyskie, to pana zdaniem to jest ucieczka przed Giertychem? Jeśli nie będzie to świętokrzyskie, to z pewnością tak. Panie ministrze, to jeszcze jedna sprawa dotycząca ministra Telusa, polskich rolników. Pamiętamy wszyscy te deklaracje pana ministra, który mówił, że jeżeli magazyny polskich rolników nie zostaną opróżnione z ukraińskiego zboża, to on poda się do dymisji. Nie podał się, czyli rozumiem, że magazyny są puste. Otóż pani redaktor, nie jesteśmy w stanie od tej władzy uzyskać żadnej informacji, dlatego że z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w te żniwa wchodziliśmy z zapasem w naszych magazynach na poziomie 9,5 do 11 milionów ton zboża. Mhm. Pan Telus twierdzi, że wyeksportował 7 milionów ton, gdzie w szczytowym miesiącu, bodajże czerwcu, ten eksport wynosił około 850 tysięcy ton. Więc w jaki sposób w 4 miesiące wyeksportował 7 milionów ton, to tego ja nie rozumiem. Ponoć na Komisji Rolnictwa wczoraj jeden z wiceministrów mówił nawet o wyeksportowaniu 9 milionów ton. Ja znów z danych GUS-owskich wiem, że w ciągu całego roku wyeksportowano z Polski rzeczywiście ponad 11 milionów ton zboża i nasion rzepaku czy słonecznika. To niewiele mówi, bo nie wiem, jakie są proporcje. Ale właśnie jeśli wchodziliśmy w zapasy rzędu 17-18 milionów ton, no to te nawet 11 milionów ton wyeksportowane, z czego gros stanowi reeksport z Ukrainy, niczego nie zmienia na polskim rynku i dzisiaj rolnicy mają ceny
co najmniej o połowę niższe niż były rok temu. I dzisiaj także Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wielkopolski podaje, że do hektara pszenicy w Wielkopolsce, bogatej, z dobrą dość ziemią, trzeba dołożyć 1200 zł, rzepaku 1400, a kukurydzy nawet ponad 2300 zł. Czyli rolnicy siejąc, już w tej chwili po żniwach, a już rzepak jest posiany, rolnicy siejąc rzepak, siejąc za chwilę zboże, nie wiedzą, czy w przyszłym roku sprzedadzą je i po jakich cenach. I dlatego dzisiaj czas najwyższy. Komisarz Wojciechowski napisał list do Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o pomoc. I tak ja... O pomoc? Tak, o pomoc. Władysława Kosiniaka-Kamysza? Tak, tak. Komisarz Wojciechowski? Komisarz Wojciechowski? Ten komisarz Wojciechowski. A jakiej on pomocy oczekuje? Bo on wie, że od PiS-u tej pomocy nie dostanie. Żebyśmy się ujęli za Polską także w Komisji Europejskiej, w Brukseli, żebyśmy mu pomogli tutaj w kraju. I oczywiście my jesteśmy otwarci na taką pomoc, bo nam nie zależy dzisiaj na tym, żeby poprawić notowania PiS-u, tylko poprawić los polskich rolników. Ja w połowie września wybieram się do Brukseli. Na pomoc, żeby na forum Unii głosować? Żeby na forum Unii Europejskiej przekonać polityków do tego, że potrzebny jest zakaz, utrzymanie zakazu importu ukraińskiej żywności, przynajmniej tych czterech rodzajów roślin, bo on tam napisał o gatunkach, akurat tu chodzi o rodzaje, więc nie jest specjalistą od rolnictwa, więc tu mu mogę to wybaczyć. Chodzi o rzepak, słonecznik, nasiona i ziarna pszenicy i kukurydzy. On chce, żeby podtrzymać ten zakaz wwozu do Polski po 15 września. Dzisiaj ta grupa sześciu państw, którą zbudowali, ponoć stopniała już tylko do trzech, Polska plus dwa, więc nie ma takiej szansy, żeby to w Brukseli wywalczyć. Natomiast my chcemy pojechać i rozmawiać. Ja się wybieram w połowie września do Brukseli. Jest tam sporo urzędników, których jeszcze pamiętam z komisji DG Agri, czy chociażby polityków. Będziemy z nimi rozmawiać. Przygotowuje to Jarosław Kalinowski. Wybiera się także Mirosław Maliszewski. Będziemy rozmawiać o tym, żeby rzeczywiście wprowadzić ten system kaucji na granicy. To, co rok temu proponowaliśmy, że jeśli chcemy pomóc Ukrainie, bo pomóc trzeba na granicy wprowadzić kaucję wwozową, uwalniano wiele wtedy... Wiele miesięcy temu o tym rozmawialiśmy, pamiętam. Tak, uwalniano Panie wtedy, kiedy to zboże opuści. Że ta współpraca to jest taka, może nawet zapowiedź koalicji powyborczej PSL-u z PiS-em. Ja bym powiedział tak, nie doszukujmy się złośliwości, bo rolnicy tu i teraz codziennie mają straty i codziennie też muszą spłacać swoje kredyty i swoje zobowiązania, a tych pieniędzy nie ma. Jeśli rolnik dostaje ofertę na pszenicę na poziomie 700 zł, to zwyczajnie klnie, przeklina i po prostu krew go zalewa. Dlatego nie ma co patrzeć na to, kto rządzi. Jeśli nie potrafią tego zrobić, a można w tej sprawie coś zmienić, to trzeba się włączyć i to robić. No dobrze, ale koalicji PSL PiS nie będzie. Nie, absolutnie. Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Dobrze, to gdyby ktoś z państwa się niepokoił, to tak na koniec deklaracja ze strony pana ministra. Marek Sawicki, PSL, trzecia droga. Bardzo dziękuję, panie ministrze. A już za chwilę u państwa, u nas w studiu, pan profesor Sebastian Gajewski, konstytucjonalista i sędzia Trybunału Stanu. Będziemy rozmawiać między innymi o kwestii referendum i no właśnie zachwianej czy nie zasadzie tajności głosowania w nadchodzących wyborach. Przed prawdziwą komisją do zbadania rosyjskich wpływów staną ci, którzy przez 7 lat realizowali putinowską agendę w Polsce. Stanie wasz minister obrony narodowej, który wyrzucał z armii doświadczonych natowskich generałów, a robił to rękami pospolitego przestępcy. Stanie minister nadzorujący aktywa państwowe, który doprowadził do tego, że budowaliście Ostrołękę, wyrzuciliście w błoto 1,5 miliarda złotych tylko po to, żeby importować ruski węgiel. Chcecie powołać komisję składającą się z osób, które są waszymi przyjaciółmi. I nie mielibyśmy nic przeciwko, gdybyście rzeczywiście chcieli badać wpływy rosyjskie w Polsce. Ale wy zgłosiliście kandydatów, którzy mają ścigać opozycję i dokładać wam cegiełki do waszej kampanii wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość z pełną premedytacją powołuje nielegalną komisję, która w sposób nielegalny chce przesłuchiwać i stawiać zarzuty. Prawo i Sprawiedliwość chce kampanię wyborczą w Polsce zamienić w szukanie agentów rosyjskich po stronie opozycji.
Państwa gościem profesor Sebastian Gajewski, prawnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, zanim przejdziemy do kwestii związanych z referendum, z głosowaniem, z tym, co w ogóle taki biedny wyborca pogubiony w tym napływie informacji ma zrobić, to muszę pana zapytać o kwestię komisji Lex Tusk, a właściwie ustawy, która tę komisję powołuje. Czy ona jest zgodna z konstytucją? No, wydaje się, że nie jest zgodna i te zarzuty, które są formułowane przez konstytucjonalistów, środowiska prawnicze, a także polityków opozycji, one znajdują w dużej mierze potwierdzenie w tym, jaka jest ustrojowa pozycja, jaka jest rola tej komisji. I tej sytuacji nie zmienia nowelizacja, która została zaproponowana przez pana prezydenta. To znaczy panu prezydentowi trzeba oddać, że rzeczywiście te propozycje, które on do tej ustawy wprowadził, one czynią ją bardziej konstytucyjną niż była w punkcie niektórzy wyjścia. Mówią, co nie zmienia, że pan prezydent wykastrował tę ustawę. Co nie zmienia faktu, że wciąż ta ustawa budzi daleko idące wątpliwości. Przede wszystkim chodzi tutaj o usytuowanie ustrojowe tej komisji, to znaczy to jest po prostu organ administracji publicznej, który ma prowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, czyli tymi przepisami, według których na przykład udziela się zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu, albo udziela się jakiejś licencji przewodnika górskiego. I w tym postępowaniu administracyjnym ma wydawać decyzję. Obecnie ta decyzja już nie będzie zawierać środków zaradczych, ale będzie stwierdzać, że ktoś działał pod wpływami rosyjskimi. Mhm. W istocie jest to rodzaj sankcji i to nie jest tak, że w postępowaniu administracyjnym organy administracji publicznej rozmaitych sankcji, kar, nie mogą na nas nakładać, bo na przykład jeżeli wytniemy drzewo bez zezwolenia, to oczywiście wójt nałoży na nas karę administracyjną. Mhm. I to jest w porządku. Ale co jest w tym nie w porządku? Chodzi o to, że organy administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, one mogą nakładać na nas kary za złamanie przepisów prawa administracyjnego. Czyli wycinamy sobie drzewo bez zezwolenia, dostajemy karę za wycięcie i wszystko jest w porządku. Tu natomiast nie o to chodzi. Nie ma żadnego obowiązku wynikającego z przepisów prawa administracyjnego, jakiegoś niedziałania czy działania pod rosyjskimi wpływami. Są to kwestie, które w zasadzie mają takie tło jak czyny zabronione przez prawo karne. Jest tu pewien związek z moralnością, jest tu pewien związek z naszymi przekonaniami jako społeczeństwa, co jest słuszne, a co niesłuszne. I w istocie to jest postępowanie, które powinno być postępowaniem karnym. Bo mamy, to stwierdzenie tego działania pod wpływem, nawet jak już tam nie ma tych środków zaradczych typu cofnięcie pozwolenia na broń albo poświadczenia bezpieczeństwa, to wciąż jest rodzaj kary, która przypomina karę kryminalną, przypomina środek karny, a tego rodzaju postępowania, tego rodzaju kary powinny po prostu być wymierzane przez sąd w postępowaniu karnym, a nie przez organ w postępowaniu administracyjnym. To jeszcze jedno pytanie dotyczące komisji, które też burzy krew i zastanawia wielu. Wczoraj wiemy, Sejm przegłosował 9 kandydatów na członków tej komisji i teraz trwa spór. No bo wiemy, że w tej ustawie są zapisy, które gwarantują właściwie bezkarność członkom tej komisji. Inni natomiast twierdzą, że będzie ich można pociągnąć później do odpowiedzialności za uczestnictwo w tym, nie wiem jak to właściwie nazwać, no dobrze, w tej komisji. Znaczy to, myślę, że jest to pociąganie odpowiedzialności tych osób do, pociąganie ich do odpowiedzialności byłoby bardzo utrudnione, dlatego że tak, no odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem Stanu nie wchodzi w grę, dlatego że te osoby nie znajdują się w katalogu osób, które można pociągnąć do takiej odpowiedzialności. Można sobie wyobrazić, że takie osoby mogłyby być pociągnięte do odpowiedzialności karnej za rozmaite tak zwane przestępstwa urzędnicze, ale szczerze powiedziawszy jest to mało możliwe. Na pewno nikogo nie można pociągnąć do odpowiedzialności za to, że wykonywał swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nawet jeżeli te przepisy prawa łamią konstytucję. Jest to, przedziwna konstrukcja, nie jest to przedziwna konstrukcja z tego powodu, że mamy zasadę zaufania obywatela do państwa, także tego obywatela, który zgodnie z przepisami ustawy, której przecież nikt nie pozbawił mocy obowiązującej, jest wybierany do jakiegoś gremium i korzysta z przysługujących mu kompetencji, a wręcz wykonuje swoje obowiązki. No, każdy z nas ma prawo ufać, że państwo stanowi przepisy zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie z konstytucją, zgodnie z obowiązującymi zobowiązaniami międzynarodowymi. Ja sądzę, że w tym wypadku byłoby to daleko, daleko utrudnione, chociaż no, niewykluczone, bo zawsze jest pytanie o to, w jaki sposób korzystamy z rozmaitych kompetencji, działając w rozmaitych organach władzy publicznej, ale sam fakt, że ktoś został gdzieś wybrany, że brał udział w pracach takiej komisji, to ja nie dostrzegam tutaj podstaw do pociągnięcia kogokolwiek do odpowiedzialności. A ewentualnie oskarżonych przez członków tej komisji?
Co się może wydarzyć? Znaczy powiedzmy, że nagle członkowie tej komisji po pracach stwierdzą, że pan Waldemar Pawlak, pan Donald Tusk współpracowali ze służbami rosyjskimi, działali na niekorzyść polskiego bezpieczeństwa energetycznego i innego także. No i w związku z tym co? Co może zrobić ta komisja i nawet jeżeli wyda jakiś wyrok, bo to chyba właściwie tak trzeba nazywać, to czy on będzie możliwy do wypełnienia? Znaczy, no, teraz komisja wydaje decyzję administracyjną, w której stwierdza, że ktoś działał pod wpływami rosyjskimi. Mhm. To działanie pod wpływami rosyjskimi, to też trzeba podkreślić, jest sformułowane, jest pojęciem tak ogólnie sformułowanym i na to pojęcie składają się zarówno czyny niezgodne z przepisami prawa, jak także takie, które mogły być przestępstwami. Pełna dowolność interpretacji, jak prawda? Również takie czyny, które były w pełni zgodne z prawem. W zasadzie to pojęcie jest tak szerokie, że każde działanie, które z perspektywy czasu, na przykład kilkunastu lat, sformułujemy ocenę polityczną, że no było to korzystne jednak dla Federacji Rosyjskiej, a niekorzystne dla Polski, może być jako takie działanie określone. I tak to się kończy postępowaniem, decyzja administracyjna stwierdzająca, pan Kowalski, pani Malinowska działała pod wpływami rosyjskimi. Komisja ma prawo oczywiście zawiadamiać o możliwości popełnienia przestępstwa. No i ewentualnie mogą się dalej toczyć postępowania karne. Tej ustawie, tak jak pani redaktor powiedziała, pan prezydent wybił zęby, dlatego że były te środki zaradcze, mhm. które rzeczywiście no, mogły w mniejszym lub większym stopniu wyrządzić taką bezpośrednią dolegliwość takiej osobie, bo na przykład jeśli taka osoba była na przykład myśliwym, to mogła jej komisja odebrać pozwolenie na broń, ona już by nie mogła strzelać do dzików. Ja trochę to mówię pół żartem, ale to pokazuje absurdalną konstrukcję tej komisji, jakby nawet abstrahując od kwestii niezwiązanych z konstytucyjnością czy niekonstytucyjnością tego gremium, no pokazuje w jakich warunkach przygotowywano ten projekt, bo to jest po prostu śmieszne. Kończąc wątek komisji, czy to może być także polityczna pałka na dziennikarzy, panie profesorze? Wiem, że dziennikarze się tego obawiają. Może być tak... Pan Świrski już tutaj działa, prawda? Co prawda w innym kontekście, bo jako szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale no, pojawiają się już oskarżenia wobec dziennikarzy, że działają na niekorzyść polskiego państwa, informując o tym, że na przykład amerykańskie służby straciły zaufanie do polskich służb. Myślę, że tak. Po pierwsze, dziennikarze mogą stanąć przed tą komisją na przykład jako świadkowie. W postępowaniu administracyjnym też można słuchać świadków, jak w postępowaniu karnym, jak w postępowaniu cywilnym. Ja się szczerze nie za bardzo obawiam, żeby dziennikarze stawali tam jako strona, czyli jako ta osoba, o której ocenia się, czy działała pod wpływami rosyjskimi, czy nie działała. No ale jak to będzie działać, a raczej sądzę, że nie działać, to zobaczymy. Ja zresztą mam taką ocenę nie tylko prawną, ale i ocenę polityczną. Ta komisja nie jest w stanie niczego wyjaśnić i to, że ona nie jest w stanie niczego wyjaśnić, wynika z jej konstrukcji, to znaczy po pierwsze z elementu personalnego, to znaczy jest tam 9 osób, w większości chyba to są historycy, zresztą część osób ma bardzo duży dorobek naukowy, tego nie można powiedzieć, natomiast stawia się przed 9 osób o różnym wykształceniu, o różnym doświadczeniu zadanie, którego nie były w stanie wypełnić wszystkie polskie służby specjalne, a mamy ich bodaj 6 czy 7, policja, prokuratura i sądy, no bo to, że jakieś wpływy rosyjskie w Polsce były w ostatnich latach, to jest oczywiste. I w ogóle warto się nad tym pochylić, to jest oczywiste. Nic z tym nikt nie dyskutuje, absolutnie. Ale oczywiście i warto też zwrócić uwagę na to, że mamy przecież w kodeksie karnym przestępstwa związane z działaniem na szkodę Polski w obrocie międzynarodowym. No i ja nie wiem, gdzie są te akty oskarżenia, gdzie są te postępowania karne, co robi prokuratura, co robi prokurator generalny. No i drugi element, który powoduje, że ta komisja niewiele wyjaśni, no to jest kwestia skali. To znaczy, jeżeli mamy kilkanaście lat wpływów rosyjskich, ma to badać 9 osób w postępowaniu administracyjnym, no to ewentualnie nawet przyjmując pełną dobrą wiarę i zaangażowanie, to ile tych wpływów rosyjskich wyjaśni ta komisja? 3 osoby, 5 osób, może 10? Te, które ma wyjaśnić przede wszystkim, panie profesorze. Prawdopodobnie tak. To jest nawet zakładając pełną dobrą wiarę, to przy tej konstrukcji jest po prostu niemożliwe i trzeba zdać sobie z tego sprawę. Dobrze, to teraz przechodzimy do meritum naszego spotkania, czyli kwestii referendalnej. Ja widzę, bo widzę nawet po tym, co ludzie do mnie piszą w wiadomościach prywatnych, jak wielkie wątpliwości mają poszczególne osoby, czy brać kartę referendalną, czy jej nie brać, czy podpisywać, czy nie podpisywać. Wynosić nie można, bo to przestępstwo. Rwać nie można, bo to przestępstwo. Ale jak wrzucimy do urny, to się liczy do frekwencji. No mnóstwo jest tych znaków zapytania. Za chwilkę to wszystko rozwikłamy, ale najpierw chciałabym zacząć od cytatu z pana Jacka Czaputowicza.
Tajność wyborów jest zachwiana. My się zbliżamy nawet nie do Orbana, ale do Białorusi. Tu jest twarda rzecz, pokazanie, że wyborca, który jest przeciwko władzy, jest zaznaczony na listach wyborczych. Chodzi o osoby oczywiście, które nie pobrały karty w ramach bojkotu. Te wybory mogą być podważone, nawet gdyby Prawo i Sprawiedliwość wygrało. Zgadza się pan tutaj z Jackiem Czaputowiczem, czy nie? Bo wczoraj bardzo zdenerwowany szef PKW wyszedł i powiedział, że to jest wszystko pomówienie, nieprawda i złe intencje. Pan minister Czaputowicz zdiagnozuje całkiem trafnie pewien problem społeczno-polityczny, który jest związany z tym, że wybory i referendum ogólnokrajowe są przeprowadzane w tym samym dniu. Natomiast ocena prawna pana Jacka Czaputowicza jest po prostu błędna, ja się z nią nie zgadzam. Dlatego, że tak, mamy pewien problem, który nie do końca wynika z tej decyzji, która została teraz podjęta, że wybory i referendum ogólnokrajowe będą jednego dnia, tylko ona niestety wynika z tego, że ktoś 20 lat temu, uchwalając ustawę o referendum ogólnokrajowym, przewidział, że można przeprowadzić wybory i referendum ogólnokrajowe jednego dnia, że przeprowadzają to te same komisje na podstawie jednego spisu wyborców. I ta koincydencja... Martwy przepis to był tak To był martwy przepis, ale okazuje się, że ustawodawca te 20 lat temu dokładnie, kiedy uchwalał ustawę o referendum ogólnokrajowym, no nie przewidział tego, że część wyborców i słusznie, i ma do tego prawo, będzie czuła się niekomfortowo w sytuacji, w której pobranie lub niepobranie karty do referendum ogólnokrajowego będzie mogło być odczytywane jako deklaracja polityczna. A w każdym przypadku będzie odczytywana jako deklaracja polityczna, ponieważ, jak wiemy, na to, czy na wynik referendum jest wiążące, czy nie, wpływ ma frekwencja. Frekwencja jest natomiast ustalana na podstawie kart wrzuconych, ważnych urny, i wrzuconych do urny. W związku z tym no, jest tutaj pewien grzech... Ale nieważnych także. Nie, ważnych i wrzuconych do urny. Jest pan pewny, znaczy przepraszam, ja w ogóle nie powinnam z panem, ale ja do tej pory byłam przekonana, że nawet jeżeli skreślimy albo narysujemy tam jakieś bohomazy, czy skreślimy 54 krzyżyki, co sprawi, że ten głos jest nieważny, to i tak się będzie liczyło do frekwencji. Ważne i wrzucone do urny, przepis ustawy o referendum ogólnokrajowym. Okej, tak no mówi. To widzi pan, to już pierwsza ważna rzecz rozwikłana. Natomiast druga rzecz, od razu prostuję, malowanie bohomazów na karcie nie powoduje, że głos jest nieważny. A co powoduje, że głos jest nieważny? Takie zniekształcenie karty, że nie jest możliwe, że nie dochodzi w przypadku referendum ogólnokrajowego, może tak powiedzmy. Tak. Jeżeli tutaj mamy odpowiedzi tak, nie mamy cztery pytania, odpowiedzi tak, nie, to na pewno głos będzie nieważny, jeżeli nie, tak, zaznaczymy, nie zaznaczymy niczego, albo zaznaczymy obie odpowiedzi. I to wtedy naprawdę nie liczy do frekwencji? Albo tak zniekształcimy kartę, że odczytanie tej intencji nie będzie możliwe, czyli namarzymy takie bohomazy, które rzeczywiście zachodzą i częściowo skreślają, rozumiem. Ale nie da się określić, o co chodziło. Wtedy ten głos nie liczy się do frekwencji? Nie, ale możemy pani redaktor za moment ale to wtedy, no to właśnie problem jest rozwiązany, panie profesorze. No bo stąd się w ogóle wzięła dyskusja na ten temat, że żeby nie liczyło się do frekwencji, to po prostu musimy nie pobierać karty. I stąd cała ta rozmowa tak naprawdę się zaczęła, że właściwie nawet jeżeli jest nieważny głos, to wrzucony do urny jest liczony do frekwencji. Stąd w ogóle było całe to zamieszanie tak naprawdę. Teraz też trzeba powiedzieć, bo to jest ważne, że teoretycznie ten wynik, liczba wyciągniętych głosów z urny, on się musi zgadzać z tym, co jest na spisie wyborców. Jeżeli to się nie zgadza, no to jest pewien problem, który, na ile pamiętam, omawia się w protokole, czyli obwodowa komisja wyborcza musi zwrócić na to uwagę. Natomiast trzeba też powiedzieć, że te spisy wyborców, no wprawdzie teraz mamy rozporządzenie nowe ministra cyfryzacji, ale te zmiany, które tutaj są raczej związane z kwestią ochrony danych osobowych, kwestiami technicznymi. Natomiast te spisy wyborców wyglądają tak samo od kilkudziesięciu lat. Są te same pola. Jest to pole, w którym potwierdzamy, że odebraliśmy, odebraliśmy kartę. Jest pole uwagi, w którym się wpisuje adnotacje. Także tutaj nie ma żadnej zmiany. Ja w tym sensie rozumiem, o co chodzi przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej, który mówi tak, no przepis o ustawie o referendum ogólnokrajowym obowiązuje od 20 lat. Spis wyborców wygląda tak samo od kilkudziesięciu lat. Musimy stwierdzić, czy ktoś podpisuje, czy ktoś się pojawił w komisji wyborczej, czy nie, czy pobrał kartę, czy nie pobrał. W jaki inny sposób mamy to zrobić, jeżeli pracujemy na jednym spisie wyborców, bo ustawa mówi wyraźnie, że jak mamy referendum i wybory jednego dnia, to musi być jeden spis wyborców, a nie osobny spis wyborców i osobny spis osób uprawnionych do udziału w referendum. Ale tutaj mam artykuł z powoływaniem na konkretne przepisy, gdzie czytamy, że frekwencja ustalana jest przez Komisję
obwodowe nie na podstawie ważnie oddanych głosów, ale na podstawie ważnych kart wyjętych z urny. Oznacza to więc, że jeżeli ktoś nie chce zaliczać się do frekwencji, musi odmówić przyjęcia karty lub przedrzeć kartę całkowicie przed wrzuceniem jej do urny. No, co do pierwszego się zgadzam. Czyli na podstawie frekwencji ustalamy, tak jak powiedziałem, na podstawie głosów ważnych i wyjętych z urny. No właśnie, bo tutaj, zaraz, to faktycznie pan ma rację, bo tutaj jest zaprzeczenie. Po prostu najpierw mówimy, błędny, nie, bo tak, błędny. Jeszcze raz. Frekwencja ustalana jest przez komisję nie na podstawie ważnie oddanych głosów, ale na podstawie ważnych kart. No to przecież ważna karta to chyba ważnie oddany głos. Czy ja się mylę? Mamy tak. Komisja obwodowa na podstawie liczby kart ważnych wyjętych z urny ustala liczbę osób, które wzięły udział w referendum. To jest artykuł 22 ust. 4 ustawy o referendum ogólnokrajowym. No i dalej mamy tutaj, że ważnie oddanych głosów na podstawie kart wyjętych z urny, więc jeżeli ktoś nie chce zaliczać się do frekwencji, musi odmówić przyjęcia. Karta pobrana to nie jest zawsze karta ważna. To są różne rzeczy. Mhm. Natomiast generalnie już żeby nie mieszać ludziom w tak, głowach, właśnie, bo to jest bo zaraz kluczowe. Jeszcze większy bałagan zrobię. Ja mam takie poczucie, że w tej chwili bardzo dużo rozmawiamy o wyborach i referendum ogólnokrajowym i dobrze. Natomiast jest taki zaczynam mieć takie wrażenie, że dużo ludzi się tym interesuje i efekt może być taki, że na sam koniec wszyscy powiedzą, że to już po prostu jest wszystko tak skomplikowane, nie wiadomo co robić, jeszcze zostaniemy w domu. Wyborów. A o to nam nie chodzi. Nie chodzi. No nie, ale wielu po prostu Najprostsza sytuacja to jest taka, że jeżeli chcemy wziąć udział w referendum ogólnokrajowym, bierzemy kartę, jeżeli nie chcemy brać udziału w referendum ogólnokrajowym, karty nie bierzemy. Pamiętajmy o tym, że te spisy wyborców, one są dostępne tylko dla członków obwodowej komisji wyborczej, a po zakończeniu głosowania one są pieczętowane, zamykane i dostęp do tego ma co do zasady sąd, jeżeli rozpatruje protest wyborczy, prokuratura lub policja, jeżeli prowadzi postępowania w sprawach przestępstw. Panie profesorze, rozumie pan te obawy wyborom i referendum. Szczególnie w mniejszych ośrodkach, no bo wiadomo, jeżeli ktoś głosuje w dużych miastach, to prawdopodobnie nie ma problemu, chociaż ta karta jest do sprawdzenia przez prokuraturę chociażby. Tego się właśnie ludzie boją, że jest to złamanie tajności głosowania, dlatego że w tej chwili niepobranie karty jest jednoznacznym określeniem się politycznie. No i tu są te dwa problemy. Z jednej strony, jeśli patrzymy na konstytucję, na kodeks wyborczy, na kodeks karny, to zasada tajności odnosi się do treści głosu, to znaczy Chodzi tu wyłącznie o to, żeby nikt nie był w stanie poznać, jaka jest treść naszego głosu, czyli na kogo zagłosowaliśmy, jakiej odpowiedzi udzieliliśmy w referendum. Ale wiadomo, że właśnie perfidia tego pomysłu polega na tym, że właściwie Problem pojawia się wtedy, kiedy to się dzieje jednego dnia, ponieważ ze względu na frekwencję, która wpływa na to, czy referendum jest wiążące, czy niewiążące, no to dzieje się taka historia, że jest to deklaracja polityczna. No grzechem jest po pierwsze to, że ktoś 20 lat temu to myślił i nie przewidział konsekwencji. Tak. Grzechem jest to, że obecnie uchwalono ustawę nowelizującą ustawę o referendum ogólnokrajowym, która stworzyła możliwość technicznego przeprowadzania wyborów i referendum jednego dnia, bo to było dopuszczalne, ale w zasadzie technicznie niemożliwe ze względu na to, że były różne godziny wyborów i referendów, a jak wiemy, tego samego lokalu wyborczego nie da się dwa razy otworzyć i zamknąć. W związku z czym te dwa grzechy popełniono. No i trzeci jest taki, że z tego dzisiaj skorzystano. Ja rozumiem te argumentacje. Referendum jest skażone grzechem. Trochę tak. To znaczy, ja rozumiem tę argumentację Państwowej Komisji Wyborczej i przyznajmy, że ona jest racjonalna. To znaczy, w jaki sposób, po pierwsze, organy administracji wyborczej muszą bazować na obowiązujących przepisach, czyli stosować te spisy wyborców wynikające z rozporządzenia ministra cyfryzacji, ale z drugiej strony zgodzimy się, no, że jakoś komisja musi stwierdzić tożsamość, pobranie, ale z drugiej strony mamy ten efekt społeczno-polityczny. No właśnie, czy PKW nie jest od tego, żeby ostrzegać i nie dopuszczać do takich sytuacji? To znaczy, PKW się działa jak mysz pod miotłą. Do wczoraj, tak naprawdę. A czy to nie jest tak, że PKW powinna wziąć odpowiedzialność na swoje barki i wytłumaczyć władzy, albo przynajmniej spróbować to zrobić, że to nie jest dobry pomysł, że co prawda on jest zgodny z przepisami, natomiast może stworzyć takie i takie zagrożenia. Tego nie było. PKW teraz nagle wyszła po to, żeby sama siebie bronić. To jest rzeczywiście, znaczy po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że Państwowa Komisja Wyborcza, ona jest organem stosującym, a nie tworzącym prawo. Tak. Znaczy, Państwowa Komisja Wyborcza jest od tego, żeby stosować, wykonywać przepisy kodeksu wyborczego, przepisy stosowane,
stosownych rozporządzeń, ustawy o referendum ogólnokrajowym, no i żeby zarządzać administracją wyborczą, to jest oczywiste. Ona nie tworzy prawa, bierze udział w procesie tworzenia prawa, opiniując rozmaite projekty. No i jest rzeczywiście pytanie, czy na tym etapie, na przykład przy nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym, nie należało zwrócić uwagi na ten właśnie problem. To znaczy, że sam element, być może ten techniczny, to znaczy, że tu trzeba dostosować godziny, no to jeżeli ktoś chce przeprowadzić jednego dnia, to pewnie było to potrzebne, ale może należało zwrócić uwagę na to, jakie zagrożenia, jakie ryzyka o charakterze społeczno-politycznym, jaki wpływ na społeczne postrzeganie wyborów, na zaufanie do procesu wyborczego i procesu referendalnego będzie miało przeprowadzanie tego referendum i wyborów jednego dnia, a także nowelizowanie ustawy o referendum ogólnokrajowym w taki sposób, żeby wykonanie tego przepisu sprzed 20 lat było techniczno-organizacyjnym po prostu możliwe. Ale rzeczywiście było też tak, że od początku Państwowa Komisja Wyborcza, szefowa Krajowego Biura Wyborczego zwracali uwagę na w zasadzie możliwość, gotowość administracji wyborczej do przeprowadzenia takiej wyborów i referendum ogólnokrajowego jednego dnia. Z jednej strony KBW, szefowa KBW może mówić, no my jesteśmy urzędnikami, my realizujemy to zapotrzebowanie każdych decydentów. No ale dobrze, to nie są ślepi, tempi wykonawcy, każdych decydentów. Z drugiej strażnicy, prawda? Z drugiej strony natomiast chyba rzeczywiście zabrakło takiej wrażliwości na ten element, o którym dzisiaj mówimy, czyli na to, że to zaufanie obywateli do procesu wyborczego, do procesu referendalnego, ono może być w tych wyborach znacznie mniejsze niż w innych i że po prostu przeprowadzanie wyborów i referendum, sama dopuszczalność tego nie jest dobrym pomysłem, jeśli ma się to dziać jednego dnia. Podsumowując, nie jest to jednak Pana zdaniem powód i dowód na to, że te wybory można podać w wątpliwość uczciwość ich przeprowadzenia i unieważnić w związku z procesem. W kategoriach prawnych nie. Natomiast nie tylko istotne są kategorie prawne, ale także jest istotne zaufanie obywateli do procesu wyborczego. Obawia się Pan, że to może mieć efekt demobilizujący po stronie wyborców opozycji? Tego się bardzo obawiam. Uważam, że nie wiem, czy to jest tylko kwestia wyborców opozycji, czy wyborców w ogóle. Pamiętajmy, że mamy dużo wyborców niezdecydowanych, którzy w ostatniej chwili decydują, czy głosują na taką partię, czy na przykład na partię opozycyjną, czy na partię rządzącą. Ja się obawiam takiego efektu, że te wszystkie wątpliwości, które roztrząsamy, które podnosimy, które analizujemy, te kwestie prawne i praktyczne związane z przeprowadzaniem wyborów i referendów, a to nie są kwestie proste, to nie są kwestie jednoznaczne, one budzą także wśród prawników, osób zajmujących się procesem wyborczym rozbieżne oceny, że to wszystko wywoła takie wrażenie u części wyborców, że może nie ma co iść, może nie ma co brać w tym wszystkim udziału, bo w gruncie rzeczy nie wiadomo, o co chodzi. Zniechęcamy do takiej postawy. Wezmę, nie wezmę, jak wezmę, to dobrze, jak nie wezmę, to niedobrze, w gruncie rzeczy zostanę w domu. Nie, zniechęcamy do tego, zachęcamy do udziału w wyborach, a jeśli, tak jak mówię, jeśli ktoś chce wziąć udział w referendum, bierze kartę, jeśli ktoś nie chce, to po prostu nie bierze i się nie zastanawia, dokładnie, nie niszczy, nie wychodzi, nie przedziera, o, nie robi jakichś historii. Właśnie tutaj, bo ja tutaj mam kilka pytań od naszych widzów, panie profesorze, i pan Dariusz pyta, a co jeżeli bym zabrał kartę do domu? Nie, karty nie wynosimy poza lokal wyborczy. To jest nie kodeks poza, karny, karty nie wynosimy poza lokal wyborczy. To już wtedy I nie niszczymy, pamiętajmy, oczywiście to są też rozbieżne interpretacje. Pan przewodniczący Hermeliński ma swoją, część prawników zajmujących się prawem wyborczym ma swoją. To jest kwestia podejścia później sądu, natomiast prawda? Nie doprowadzajmy do takiej sytuacji, żeby sąd musiał w postępowaniu karnym czy wykroczeniowym oceniać, czy karta jest dokumentem referendalnym, czy nie jest i czy jej zniszczenie wiąże się z sankcją karną, czy nie jest. Czyli nie przedzieramy, nie wynosimy przede wszystkim. Nie wynosimy, nie robimy też żadnych scen w lokalu wyborczym, nie zachowujemy się demonstracyjnie. Bo to może być uznane za zakłócanie procesu wyborczego, więc tego również nie robimy. Zachowujemy się grzecznie, spokojnie i bierzemy lub nie bierzemy według własnych preferencji, a przede wszystkim idziemy. Pani Krystyna pisze, mam mętlik w głowie, więc pani Krystyno, specjalnie dla pani jeszcze raz. Chcemy brać udział w referendum, pobieramy kartę, głosujemy, oddajemy ważny głos, wrzucamy do urny.
nie chcemy brać udziału w referendum i nie chcemy wliczać się do frekwencji, więc na wszelki wypadek po prostu najskuteczniejszym sposobem jest nie pobieranie karty do głosowania, co trzeba odnotować, jak rozumiem. Tak, w spisie. Wynika to z tego, że wybory i referendum ogólnokrajowe, jeśli są przeprowadzane w jednym dniu, są przeprowadzane na podstawie jednego spisu wyborców, a nie spisu wyborców i spisu osób uprawnionych do referendum, a jest tylko jest miejsce, tylko jedno na w spisie wyborców na podpis wyborcy, który potwierdza, że był i że pobrał. Tak. W związku z czym w rubryce uwagi trzeba wskazać, że ktoś nie pobrał trzech kart, tylko dwie albo jedną. Rozumiem. Panie profesorze, to na koniec jeszcze krótko. Jak pan ocenia poziom i zawartość merytoryczną czterech pytań referendalnych? To znaczy tak, po pierwsze te pytania w pierwszej wersji były sformułowane fatalnie i chyba niezgodnie z intencjami inicjatorów referendum. Pamiętamy pierwsze pytanie o przedsiębiorstwa państwowe. Dzięki temu pytaniu Polacy dowiedzieli się, że w Polsce jest kilkanaście przedsiębiorstw państwowych, z czego większość upadłości i likwidacji, jest tylko jedno duże, czyli Polska Żegluga Morska. I bardzo duża część sprywatyzowana. Tak, więc w zasadzie nie ma żadnych przedsiębiorstw państwowych. Ta dyskusja spowodowała, że pytanie pierwsze zostało zmodyfikowane, bardziej zgodnie z intencjami inicjatorów. Natomiast te pytania, one są pytaniami, które zawierają oceny. W mojej ocenie pytania referendalne powinny być sformułowane w taki sposób, żeby wskazywać proponowane rozstrzygnięcie organu władzy publicznej i żeby tam nie było żadnych ocen i żeby można było w sposób zero-jedynkowy ocenić potem, czy ta wola wyborców, którzy głosowali w referendum, została zrealizowana, czy nie została zrealizowana. Tutaj mamy oczywiście pytania w nieco lepszym brzmieniu niż były na samym początku, w sensie mówię o tym pierwszym pytaniu, ale wciąż są to pytania, które zawierają oceny, są to wciąż pytania, które są pytaniami sugerującymi i w gruncie rzeczy, przynajmniej w odniesieniu do części tych pytań, bo na przykład pytanie o wiek emerytalny jest jednoznaczne. Natomiast to nie są też pytania, których realizację tej woli wyborców będzie łatwo ocenić w kategoriach zero-jedynkowych, a tak muszą być formułowane pytania. Najsmutniejsze chyba jest to, że po prostu ośmiesza się instytucja referendum, która jest bardzo zacna i powinna być wykorzystywana jak najczęściej. I pewnie sądzę, że trochę obywatele zmienią stosunek w ogóle do tego typu głosowania. Profesor Sebastian Gajewski, panie profesorze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Trudna sprawa, bo rzeczywiście to wszystko wyłożyć i zinterpretować to wcale nie jest tak proste. Zresztą też pokazuje, że chyba warto byłoby się ponownie nad tymi przepisami pochylić, prawda? I a to prawda. Pozmieniać, uprościć, żeby nam na przyszłość ewentualnie było łatwiej dla państwa. Jeszcze wyniki naszej sondy w sprawie tego właśnie, czy wezmą państwo udział w referendum. 92% z państwa nie pobierze karty do głosowania w referendum, 8% zagłosuje, więc to chyba jest najlepsze podsumowanie tego spotkania. Panie profesorze, raz jeszcze bardzo dziękuję za rozmowę, a my już się z państwem żegnamy. Wracamy do państwa jutro o godzinie 9:07. Przypominam, że jutro wyborcze wydanie Ekspresu, czyli Ekspres Biedrzycki, wybory 2023. Za gardła wezmą się politycy tym razem, więc myślę, że warto być z nami, bo kampania już naprawdę wkracza w tę fazę decydującą. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, Magda Szmidt, kłaniamy się bardzo nisko. Do zobaczenia jutro. Spokojnego dnia.